Dzień będzie trwał 8 godzin i 44 minuty. Edmund, Gertruda, Małgorzata i Maria dzisiaj świętują ich imieniny. No i Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Dzień Służby Zagranicznej Rzeczpospolitej również dzisiaj przypada. Adrian Klarenbach, dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy dzisiaj odnosimy się do informacji, które miały, do tego, co wydarzyło się wczoraj w Polsce. Cały czas apelujemy także za premierem Morawieckim, który wczoraj po zwołanym posiedzeniu Rady Ministrów powiedział, by apelował... Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa i obrony narodowej. Tak, dokładnie, by czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł. Te informacje. I o to samo prosił pan prezydent. Wczoraj te konferencje prasowe jedna po drugiej wczoraj miały miejsce późnym wieczorem, a właściwie to już dzisiaj, bo po północy premier Mateusz Morawiecki i nieco później prezydent Andrzej Duda. Te informacje oczywiście znajdą całość, całe spektrum informacji znajdą państwo na polskieradio24.pl. U nas teraz rozmowy z politykami, bo politycy do tego też, no wyjątkowo wstrzemięźliwie, co chyba należy pochwalić, się odnoszą. Już teraz początek tych rozmów na naszej antenie. 7 minut po godzinie 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. I powiem państwu szczerze, że o ile miałem zupełnie inny plan na wczoraj, jeżeli chodzi o rozmowy i o tematykę, o tyle ten plan został całkowicie zrewidowany i wczoraj i dziś. I powiem tak, umawiając gości na dzisiejszy poranek również, zakładałem, że inna tematyka będzie dominowała, tym bardziej, że wiele się w polityce działo. Ale mam takie wrażenie i powiem szczerze, nawet takie przeczucie połączone z wiarą w pewnym sensie, że to wszystko, co się w polityce tej naszej krajowej, w tym naszym krajowym piekiełku do wczoraj działo, to wszystko zostanie na jakiś czas zawieszone i zajmiemy się tym, co jest naprawdę ważne, czyli przede wszystkim naszym bezpieczeństwem. Europoseł Bogdan Rzońca, państwa i moim gościem, przynajmniej pierwszym tym o poranku i w poranku. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa, witam pana, pozdrawiam z Brukseli. Dzisiaj wiele wydarzeń jest już zaplanowanych, między innymi spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej, spotkanie ambasadorów państw członków Paktu Północnoatlantyckiego. Jak to, co wydarzyło się wczoraj w kraju, jednocześnie jak to, co wydarzyło się wczoraj na Ukrainie, przypomnijmy, wczoraj ponad 100 rakiet spadło na Ukrainę. Jak to jest komentowane z perspektywy Brukseli? Tak, jest to komentowane, jest pewnego rodzaju przerażenie, duże poruszenie. Trudno się zresztą dziwić. No i jest ten wątek polski, aspekt polski tej wojny. Myśmy na to byli przygotowani teoretycznie, że coś się może wydarzyć, bo przecież od 24 lutego Polska, Polacy popierają Ukrainę w tej wojnie i bardzo wyraźnie opowiedzieli się, po której stronie tego dramatu są, popierając Ukrainę. No ale to wydarzenie wczorajsze zmroziło wielu polityków. Stąd wczoraj wieczorem dzwoniły telefony, konsultowaliśmy się między sobą także. Liczyliśmy na to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. No i pojawiły się też w przestrzeni publicznej dosyć odpowiedzialne stanowiska polityków, co trzeba powiedzieć, wszystkich stron politycznych. No i nieodpowiedzialne stanowiska na przykład pana Giertycha czy pana Lisa. Nie będę rozwijał tego wątku, ale skandaliczne te dwa wpisy. No finalnie oni ponoć te wpisy usunęli, już później nie zaglądałem na te konta, natomiast powiem szczerze, w czasie, gdy ojczyzna gora w ruku bram, to tego typu politykierstwo to jest całkowicie nie na miejscu. To świadczy tylko o ich niedojrzałości politycznej, o ich słabości, o ich po prostu nastawieniu wyłącznie politycznym do tego, co robią, nie potrafią się zreflektować, ale to jest ich wstyd, nie nasz. Panie pośle, ich wstyd nie nasz, ale problem nas wszystkich. To nie jest problem wybiórczy i nie dotyczy on czy wyborców PiS-u, czy wyborców Platformy Obywatelskiej, czy stronników jednej strony, czy też drugiej. No, to jest problem naprawdę ogólnonarodowy, stąd te apele i o wstrzemięźliwość w wypowiadaniu swoich poglądów, jak również o wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji. Nie jest tajemnicą, że ruska agentura w Polsce działa. Może nie bezpośrednio, może nie na ulicach. I nie chodzi tylko o to, że rosyjskiego języka nie słyszymy, ale chodzi o to, że chociażby takie komunikatory, jak powszechnie znane, społecznościowe, one są również przez tą rosyjską propagandę zainfekowane. I to bardzo. No niestety tak jest. Z jednej strony mamy ruską agenturę i tych, którzy tworzą taką atmosferę niepokoju, podsycają te nastroje. Z drugiej strony mamy też podsycanie nastrojów antyukraińskich w Polsce i robią to też, powiedzmy, ruscy trolle albo bardzo nieodpowiedzialni Polacy, którzy zresztą czasem nawet się
nie kryją się tym, co robią. Byli widoczni na Marszu Niepodległości. Rozpowszechnianie informacji dzisiaj, że następuje jakiś proces ukrainizacji Polski, po prostu jest nieprawdziwy. Jeśli są jakieś zdarzenia, powiedzmy, niewygodne dla, albo jakieś niedogodności dla Polek, Polaków z tego, że pojawiła się dosyć duża ilość Ukraińców w Polsce, to nie można z tego robić awantury, że jesteśmy jako kraj antyukraiński. No, ale niestety niektórzy politycy tak postępują, tak robią i to jest skandal. Ta wojna jest także wojną polską. Ta wojna jest, może się przenieść bardzo blisko, pod Przemyśl, na granicę wschodnią, pod Chrubieszów, a to, co się stało właśnie w tej wiosce w powiecie chrubieszowskim, dowodzi, że w każdej chwili może coś wydarzyć się nadzwyczajnego i dopiero wtedy wszyscy zrozumiemy, jak wielkim barbarzyńcą jest Rosja i Putin. Znaczy, przede wszystkim, gdybym mógł zasugerować, to też tak uruchamiając państwa wyobraźnię, mimo tego, że wczesny to poranek dopiero przed nami, ale to jest to, o czym wielokrotnie również, czy świadomie, czy nieświadomie, czy cicho, czy głośno wybrzmiewało z ust polityków. My generalnie sobie kupujemy w tej chwili czas. Tym, co dzieje się na Ukrainie, wspierając Ukrainę, my kupujemy czas i nie dopuszczamy do tego, żeby ta wojna rozlała się właśnie na ziemię Rzeczpospolitej. Tak to wygląda. A do tego wszystkiego takie kolejne pytanie, które się niejako z automatu nasuwa. Czy w tej chwili politycy niemieccy, politycy hiszpańscy, holenderscy zdali sobie sprawę z tego, że o ile na przykład jedna czy dwie rakiety spadły wczoraj na terytorium Rzeczpospolitej, na terytorium Polski, o tyle właściwie wszystko jest możliwe i rakiety podobnej produkcji mogą spaść, oby rzecz jasna, nie jutro czy pojutrze w okolicach Berlina, w okolicach Madrytu, czy w okolicach nawet Brukseli. To, tak, ma pan absolutnie rację. Ta świadomość poprawia się tu w Unii Europejskiej. Najlepszym dowodem na świadomość świadomość tego dramatu, że to wszystko może się zadziać, no właśnie w Berlinie na przykład, albo w Amsterdamie. Więc mamy dowody na to, że Unia Europejska coraz bardziej świadomie podchodzi do tych sytuacji, a na to chociażby jest dowód taki, że uchwalaliśmy budżet na rok 2023 i także na wniosek EKR-u, naszej grupy politycznej, doszło do zwiększenia budżetu na tak zwaną pomoc dla Ukraińców, nie dla Ukrainy, tylko dla Ukraińców, także dla tych uciekinierów z Ukrainy, tych, którzy muszą, matek, dzieci, które pojawiły się w innych państwach sąsiadujących z Ukrainą. Jest dodatkowy 1 miliard euro na pomoc. To się stało naprawdę w poniedziałek wieczorem o 12 w nocy, kiedy przyjęto zgodnie przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej, przyjęta została po prostu nowa wersja budżetu na rok 2023. Więc ta świadomość wzrasta i to dobrze. Tym bardziej więc musimy potępiać wszystkich tych, którzy próbują wzniecić niepokoje polsko-ukraińskie w Polsce i którzy chcą mówić, że nie powinniśmy pomagać Ukrainie. Unia Europejska jest coraz bardziej świadoma tego zagrożenia i myślę, że takie stanowisko jest dosyć pocieszające także dla Polski, bo jesteśmy krajem frontowym w tej wojnie. Ja nie będę zadawał pytań takich, które mogą zostać odebrane stricte jako pytania polityczne, czy też mające na celu udowadnianie, że jedni albo drudzy pomagają, tudzież, że jedni mają świadomość tego, co dzieje się tak naprawdę, a inni tej świadomości nie mają. To sobie dzisiaj odpuszczę, przynajmniej tak, żeby nie było jakiegokolwiek niesmaku, czy żeby nie było żadnej dwuznaczności. Natomiast tak, mamy sytuację na Ukrainie, jaką mamy. Ta wojna trwa w tym wymiarze, w tej odsłonie od 24 lutego bieżącego roku. Natomiast generalnie ta wojna na Ukrainie trwa już ponad 8 lat. To też, żeby nikt nie miał najmniejszych wątpliwości. Prezydent Wołodymyr Zełenski, podobnie zresztą jak i władze Ukrainy, w tej chwili apelują do swoich obywateli, żeby nie uciekali poza granice Ukrainy, tylko też apeluję do państw, które pomagają i niosą tę pomoc, tudzież tych państw, które się jeszcze wahają, żeby pomocy udzielały na miejscu. Tak, żeby Ukraińcy zostawali w Ukrainie, na Ukrainie i tak, żeby nie doszło do sytuacji też takiej, że Ukraina się po prostu wyludni, bo jest to jednym z celów Putina, który niszczy chociażby tę infrastrukturę krytyczną, taką jak energetyka, gaz i tak dalej.
Tak, jest to bardzo ważne, dlatego tutaj też jest w Brukseli tego świadomość, dlatego też z tak zwanego innego kapelusza, nazwijmy finansowego, w tej chwili wyciągane są pieniądze dla Ukrainy, czy przygotowane są pieniądze dla Ukrainy na tak zwane trwanie państwa ukraińskiego. Unia Europejska pomoże Ukrainie w roku 2023, przeznaczając dla niej na funkcjonowanie, na administrację, na prąd, na gaz, na cukier, na masło, mówiąc umownie, dla ludzi, którzy tam mieszkają, dodatkowo 18 miliardów euro. To jest 50% tego, co potrzebuje cała Ukraina na rok 2023. Drugie 50% obiecali Amerykanie, Kanadyjczycy i pozostałe kraje. Ale Unia tutaj chce się wywiązać z tego, z tych obietnic, które złożyła pani von der Leyen. Komisja Europejska weźmie kredyt na 18 miliardów euro jeszcze w tym roku i od 1 stycznia będą co miesiąc szły transze z Unii Europejskiej dla Ukrainy. Będzie to około 4 do 5 miliardów euro miesięcznie, bo w innym wypadku właśnie będzie tak, jak pan redaktor mówi, część Ukraińców będzie może nawet nie chciała uciekać, będzie chciała jakoś przenieść swoje rodziny do innych państw. Do tego nie można dopuścić, żeby Ukraina jako państwo przestała działać. Koszt tych 18 miliardów euro, które weźmie Komisja Europejska, będzie rozłożony na Unię Europejską, ale państwa członkowskie, 27 państw, będzie spłacało tylko odsetki, nie bazową kwotę. Więc no mniej więcej dla Polski, jakby było to w tych cenach, które są dzisiaj, to Polska by dołożyła do, jak chodzi o te odsetki, poprzez 1,40 dochodu narodowego brutto, to będzie około 30 milionów euro na cały rok. Więc nie są to jakieś ogromne kwoty, ale ta solidarność Panie pośle, jest bardzo ważna. Ja nie chciałbym też sprowadzać całego postępowania Unii Europejskiej czy państw członków Unii Europejskiej do pieniędzy, bo to takie wrażenie można odnieść, że to wszystko tylko jest związane z pieniędzmi. Ja bym się bardziej skupił na tym, co jest istotne niezwykle tu i teraz, nie to, co będzie w przyszłym roku dopiero. Te okolice miejscowości Przewodów w powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim, to jest miejscowość położona niedaleko od linii przesyłowej energetycznej, przesyłowej między Polską a Ukrainą. I teraz pytanie brzmi tak, o ile były takie zapowiedzi Ukrainy dotyczące tego, że Ukraińca nas wesprze, jeśli chodzi o energetykę, sprzedadzą czy dadzą nam prąd, do tego wszystkiego miały iść również i tony węgla, które miały zostać dostarczone do Polski, o tyle to wszystko się wzięło, wywróciło do góry nogami i role się odwróciły. Za chwileczkę się okaże, że to Ukraina potrzebuje i prądu, i węgla, i innych surowców energetycznych. I pytanie, czy my na to jako Unia Europejska jesteśmy przygotowani? Tym bardziej, że poprzez wczorajsze bombardowania terytorium Ukrainy, tam spadło ponad 100 bomb wczoraj. Został zniwelowany przesył energetyczny i do Rumunii, i do Mołdawii, mówi się też i o Bułgarii. No wszystko to dzieje się naraz, więc musimy wziąć pod uwagę to trwanie państwa ukraińskiego i pomoc dla Ukrainy z całej Unii Europejskiej na wielu poziomach. I jeśli tak Unia będzie postępować, jak postępuje, to będzie w świadomości Ukraińców, będzie to bardzo poważny zastrzyk. Jeśli chodzi o te kwestie energetyczne, o których pan redaktor wspomniał, to absolutnie jest to kluczowa kwestia. No idzie zima, czy jest już zima, albo zimno przynajmniej, zapowiadane są mrozy. Ukraińcy też muszą otrzymać wsparcie w tym obszarze, więc jesteśmy tego tutaj świadomi i codziennie przychodzą nowe informacje, chociażby też takie, że będzie duże wsparcie, około 150 milionów euro, wracam do pieniędzy jednak, na pomoc humanitarną dla Ukraińców, będzie wsparcie dla studentów ukraińskich i tak dalej, i tak dalej, więc coraz bardziej Unia Europejska pokazuje takie no, właściwe oblicze. To wszystko dzieje się między innymi pod naporem Polaków. My tutaj cały czas na każdym spotkaniu o tym mówimy. Mówi o tym także premier Morawiecki. Więc jest jakby pewien zwrot w sytuacji i te wszystkie kwestie, które miały miejsce wczoraj i przedwczoraj, są jakby na nowo analizowane. Liczę na to więc, że w następnych dniach takie sygnały popłyną, że Ukraińcy nie pozostaną sami, te przysłowiowe koce i ciepła herbata do nich będzie docierać się po to, żeby państwo ukraińskie trwało, a Unia Europejska w tym momencie musi zdać egzamin. No tak, ale ja też nie wykluczam sytuacji takiej, że jednak fala migracyjna kolejna do Polski dotrze i znając i współobywateli, jak również patrząc na poczynania polskiego rządu, ja nie mam wątpliwości, że nie będzie sytuacji takiej, że granica nagle zostanie zamknięta, co miało już
miejsce w innych państwach Unii Europejskiej swojego czasu. Także jeżeli będą chcieli Ukraińcy tutaj jednak się schronić, to to schronienie będą mieli. Dlatego pytam się i wydaje mi się, że to pytanie jest jak najbardziej zasadne. Bo akurat zapowiedzi, czy plany, co będzie, czy co ma być, one są fajne i one są, powiedzmy, perspektywicznie nośne i ideologicznie również z całą pewnością. Natomiast co do tego czasu? Co w sytuacji, jeżeli się okaże, że za chwileczkę Ukraina nie ma prądu? Czy stać Unię Europejską na to, żeby tym prądem się podzielić? Rozdystrybuować go tak, żeby i Ukraina też miała? Myślę, że takie możliwości są i to możliwości przesyłowe i w ostatnim czasie zrobiono dosyć dużo, także i Polska, chociażby powiedzmy te różnego rodzaju budowa nowych interkonektorów, budowa różnego rodzaju linii przesyłowych. To wszystko w świadomości polityków Unii Europejskiej jest, że na Ukrainie może być dramatycznie tej zimy i to jest najważniejsze. Natomiast co do sposobów technicznych, to już jest poza politykami. Państwa europejskie we współpracy z Ukrainą muszą po prostu zapewnić trwanie temu krajowi, temu narodowi, bo w innym wypadku wojna przesunie się na zachód i to będzie największy dramat. Czy Ukraina w dalszym ciągu może liczyć na Unię Europejską, jeśli chodzi o te plany odbudowy? I teraz pytanie, czy to jest już ten czas i ten moment, żeby Unia Europejska w ogóle takie plany snuła? Czy to nie jest za wcześnie, panie pośle, mówiąc najogólniej, ale brutalnie? Mówimy w tej chwili nie o odbudowie, tylko mówimy o pomocy dla funkcjonowania państwa ukraińskiego, a więc nie kwestii odbudowy. I to jest dosyć ważne. Te 18 miliardów, o których mówiłem, to są pieniądze na funkcjonowanie w roku 2023 wyłącznie. Więc jeśli Amerykanie dołożą drugie tyle, to możemy powiedzieć tak, że państwo ukraińskie będzie działało, armia będzie funkcjonowała i będzie broniła swojej niepodległości, a przy okazji niepodległości Polski i Unii Europejskiej. Więc o odbudowie w tej chwili teraz się nie mówi, choć zapewne są środowiska, które by chciały już zarobić na odbudowie Ukrainy i o tym też słyszymy. Na przykład słyszę, że dosyć dużo niemieckich przedsiębiorców już zamieszkało we Lwowie czy w Kijowie, są w hotelach i już próbują tam się instalować, żeby przejąć te inwestycje. Ale o tym Unia Europejska w tej chwili jeszcze nie mówi. Na razie na gorąco jest pomoc na funkcjonowanie państwa ukraińskiego i myślę, że to jest właściwe podejście. Skoro mówi pan o niemieckich biznesmenach, którzy według pana mogli się zainstalować we Lwowie na przykład, o tyle wczorajszy komunikat, który pojawił się ze strony niemieckiej, Polska organizuje, ale nie tylko Polska, bo jest to przecież misja unijna, szkolenie dla żołnierzy ukraińskich na terytorium Rzeczpospolitej. No i tutaj Niemcy od razu larum wznoszą i mówią, nie, my w to nie wchodzimy. Co prawda mieliśmy rzeczywiście w tym też uczestniczyć, ale teraz nie będziemy uczestniczyli, bo, i tutaj pada argument, bo jest to za blisko granic. No tak, te sygnały są tutaj z niepokojem odbierane. Boimy się tego braku solidarności ze strony niemieckiej. To jednak w końcu najsilniejszy, najbogatszy kraj. Jeśli stamtąd płyną takie sygnały, to one są po prostu dosyć zatrważające. Ale inne kraje podjęły tego szkolenia i są już bardzo dobre przykłady, na przykład chociażby w Wielkiej Brytanii jest kilkanaście tysięcy w tej chwili młodych ludzi z Ukrainy, którzy tam się szkolą, w innych krajach także. Myślę więc, że przełamiemy ten impas z Niemcami, bo coś jest w tej naturze niemieckiej, co pokazuje, że oni trochę są tak jakby po stronie Putina, trzeba to wprost powiedzieć. Przez te prawie 300 dni wojny cały czas jakby Europa czy demokratyczny świat przymusza Niemców do pomocy Ukrainie. I raz po raz oni znajdują jakieś furtki, a to tego nie damy, a tego nie możemy. Tymczasem prawda jest po prostu taka, że Niemcy w Unii Europejskiej królują, dowodzą Unią Europejską, mają główne stanowiska w Unii Europejskiej i oni powinni tą narrację prowadzić w stylu ta wojna jest także przeciwko Unii Europejskiej. I tego nie ma wśród Niemców, więc zastanawiamy się, co takiego się dzieje. Czyżby Putin miał jeszcze jakieś inne matki, które obezwładniają socjalistów niemieckich, bo to oni w tej chwili rządzą w Niemczech. Tego do końca nie wiemy. Ale bez względu na to, panie pośle, ktokolwiek by w Niemczech nie rządził, to jednak Putin i tak swój wkład miał. Ja przypomnę tylko, kanclerz Merkel raczej socjalistką nie była. Zawsze było tak, że Niemcy trzymali się blisko Rosji, Rosja blisko Niemców. Tak było przed
II wojną światową, no niestety i ta, nie możemy o tym zapomnieć. Biznes niemiecki cały czas dosyć mocno funkcjonował na arenie światowej dzięki taniemu węglowi z Rosji, taniej ropie naftowej i gazu, dzięki taniemu gazowi. Gazowi i przesyłom kopalin z Rosji do Niemiec. Wobec tego to wiemy. Natomiast sytuacja wojenna jednak powodowała w samym narodzie niemieckim pewną refleksję i to też się da zauważyć, że opinia Niemców jest dużo lepsza niż postawa rządu niemieckiego w tej sprawie. Bogdan Rzońca, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu. 26 minut po godzinie 7. Reklama. Jesień. Za moment naszym gościem będzie Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej, a rozmowa z pierwszym gościem, Bogdanem Rzońcą, za moment trafi też do naszych mediów, czyli na polskieradio24.pl. Tam państwo znajdą cały czas informacje na bieżąco. Całą dobę polecamy się serdecznie polskieradio24.pl. Na antenie u nas informacje co pół godziny. No i właśnie minęło to pół godziny. 7.30, Damian Szpyra, informacje dnia.
Przewodowie w powiecie chrubieszowskim trwa śledztwo po wczorajszej eksplozji. Od ponad 12 godzin pracują tam służby. W miejscowości leżącej kilka kilometrów od granicy z Ukrainą doszło do eksplozji, w której zginęły dwie osoby. Przez cały dzień Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy z użyciem około 100 pocisków. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że spadła tam rakieta najprawdopodobniej produkcji rosyjskiej, jednak nie ma na razie dowodów na to, kto ją wystrzelił. Prezydent podkreślił, że specjaliści badają miejsce zdarzenia. Nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tą rakietę. Prowadzone są czynności śledcze. Śledczy, wierzę w to głęboko, tą kwestię wyjaśnią. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale to wszystko jest w tej chwili jeszcze w trakcie badania. W południe odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W związku ze zdarzeniem rząd podniósł gotowość bojową jednostek wojskowych znajdujących się przede wszystkim monitorowanie przestrzeni powietrznej. Polski MSZ wezwał też rosyjskiego ambasadora. Donald Trump ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Aby ponownie uczynić Amerykę wielką, ogłaszam swoją kandydaturę na prezydenta Stanów Zjednoczonych, powiedział były prezydent w przemówieniu. Donald Trump głównie krytykował prezydenturę Joe Bidena. Mówił o nielegalnej imigracji i przestępczości w amerykańskich miastach. Odniósł się także do wojny na Ukrainie, która, jak utrzymywał, nigdy by nie wybuchła, gdyby on był nadal prezydentem. Swoją decyzję Donald Trump ogłosił tydzień po wyborach do Kongresu, w których republikanie osiągnęli słabszy wynik niż prognozowano. Niektórzy politycy tej partii obwiniają o to byłego prezydenta, który mocno zaangażował się w kampanię. Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w 2016 roku, jednak w 2020 przegrał starania o reelekcję z obecnym prezydentem Joe Bidenem. Oskarżył wtedy Partię Demokratyczną o sfałszowanie wyborów. Na Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurowano projekt nowego wydania dzieł zebranych Juliusza Słowackiego. Odbyła się też premiera pierwszych dwóch tomów serii korespondencji. To inicjatywa Państwowego Instytutu Wydawniczego. Łącznie planowane jest wydanie 20 tomów, mówi dyrektor Instytutu dr Łukasz Michalski. To będzie nowe wydanie całości Słowackiego, zresztą rozumianego bardzo szeroko, bo nie tylko przez to, co normalnie z nim kojarzymy, czyli wiersze, dramaty, poematy, ale także cały szereg różnych innych zapisków jego, w tym takich zapisków o charakterze dziennikowym, dokumentacyjnym, korespondencji, której właśnie dwa tomy wydajemy, ale także na przykład rysunków, w ogóle jego dzieł plastycznych. On był niezwykle utalentowany w tej dziedzinie i bardzo dużo rzeczy rysował, malował, na przykład w trakcie podróży. To jest rzeczywiście taki potężny zamysł, który w istocie rzeczy się właśnie zaczyna. Łącznie prace nad 20 tomami mają potrwać 10 lat. Dziś pochmurny dzień, może także padać. Jedynie na północy kraju miejscami większe przejaśnienia. Termometry pokażą od 4 do 8 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś w Warszawie towarzyski mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Chile. To ostatni międzynarodowy sprawdzian kadry przed wylotem na Mistrzostwa Świata. Po dłuższej przerwie do reprezentacji wrócił Krystian Bielik, który w biało-czerwonych barwach nie grał od marcowego meczu ze Szwecją. Z kolejnych zgrupowań drużyny narodowej wykluczyły go urazy. Pomocnik angielskiego Birmingham cieszy się z powrotu do kadry. Dobrze być z powrotem, dobrze widzieć chłopaków i być w tym wąskim gronie, ale to dla mnie nic nowego raczej. Troszkę mnie tu nie było, to było spowodowane urazem kolana, po którym nie ma za bardzo śladu już. Mecz z Chile dla mnie, jeżeli zagram od pierwszej minuty, jak najbardziej traktuję to jako osobiście następny mecz dla siebie, dla reprezentacji. Podchodzę do tego jak do każdego meczu, chcę zagrać jak najlepiej, chcę pokazać swoje możliwości i przygotować do tego, co na nas czeka w Katarze. A początek meczu Polska-Chile dziś o 18:00. Tenisistki stołowe Siarkopolu Tarnobrzeg pokonały Technikę Linares 3-0 w rewanżowym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Przed 5 dniami w Hiszpanii drużyna z województwa podkarpackiego również wygrała 3-0. Pewny tego zwycięstwa był trener obrończyń trofeum Zbigniew Nęcek. Spodziewałem się, że będzie 9-0 w setach i tak było. Także w tym składzie bez Oravan Paranang to była drużyna, którą my musieliśmy zrobić swoje i to swoje zrobiliśmy. Natomiast my jesteśmy drużyną, która celuje w medal Ligi Mistrzyń.
tydzień. Wykonaliśmy solidną robotę i tyle. W najbliższy piątek w Tarnobrzegu pierwsze spotkanie z francuskim zespołem Etival Clairefontaine. Piłkarki ręczne Czarnogóry oraz Francji dołączyły do Norwegii i są pewne awansu do półfinałów Mistrzostw Europy. Czarnogóra w Skopie wygrała z Rumunią 35-34, a trójkolorowe pokonały Niemcy 29-21. GKS Katowice przegrał z Unią Oświęcim 4-5 w meczu 20. kolejki hokejowej Ekstraligi. To 15. wygrana Oświęcimian w tym sezonie. Unia umocniła się na prowadzeniu w tabeli. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I 24,5 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry panu, witam państwa. Na 12 bodajże Rada Bezpieczeństwa Narodowego została zwołana. No to dobrze, bo Rada Bezpieczeństwa Narodowego oznacza, że nie tylko w gronie PiSu będzie rozmowa o bezpieczeństwie państwa po tych wydarzeniach z wczorajszego dnia. Szef BBN-u zwołał sobie też, i to jest, zakładam, dobre posunięcie, ciało eksperckie też złożone z byłych szefów BBN-u, na co mało kto zwraca uwagę i tego też nie stawia jako, powiedzmy, wzór funkcjonowania państwa, tym bardziej, że byli szefowie BBN-u, cokolwiek by nie mówić, w odróżnieniu od polityków, różnią się tym, że oni po prostu mają wiedzę. No ale zazwyczaj szefami BBN-u nie są osoby obce polityce, tak bym powiedział delikatnie. No to znaczy, że polityka po nich sięga, to mnie nie dziwi, natomiast nie zawsze byli politykami. No nie za, nikt nie jest zawsze politykiem, panie redaktorze. Jak skomentować? Ale to dobrze, że pan minister Siewiera, chyba tak się nazywa, miałem go kiedyś okazję poznać, że tak powiem, jest otwarty, bo uważam, że sytuacja jest poważna i wczoraj byłem trochę zaniepokojony, że wieczorem spotykały się w różne konfiguracje notabli PiSu, a nie było rozmowy z opozycją. Ale to nie byli notable PiSu, tylko to byli przedstawiciele rządu, panie pośle. No ale to już był też dobry moment, żeby usiąść razem z liderami głównych sił opozycji. A tak z całym szacunkiem, to co ci liderzy opozycji by podpowiedzieli? Ale tak zupełnie poważnie pana. To nie jest kwestia podpowiedzi, tylko to jest też kwestia uspokojenia ewentualnych emocji wśród polityków ugrupowań innych niż rządzące. Tak, żebyśmy my wszyscy jako klasa polityczna, bo to nie ma znaczenia, panie redaktorze, czy ktoś jest dzisiaj posłem PiSu, czy Koalicji Obywatelskiej. Do każdego z nas wczoraj wykonywali nasi znajomi telefony, czy już się pakować, czy już wyjeżdżać, czy już wojna. I myślę, że jesteśmy tą pierwszą grupą polityków, powiedzmy 560, których ludzie, ich wyborcy, przyjaciele, znajomi odpytują, co robić, tak, co jest. No i jakby wiedza, jaką mogłyby otrzymać właśnie te ugrupowania opozycyjne, aczkolwiek no już dzisiaj więcej wiemy z mediów międzynarodowych, trochę z mediów polskich, jak sytuacja wygląda, to pozwala nam uspokajać. Ja wczoraj uspokajałem moich znajomych. No i proszę, mówiłem spokojnie. Niepotrzebne było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, po prostu tak zwany zdrowy rozsądek. Znaczy zdrowy rozsądek na pewno, ale to jest też kwestia takiego dialogu. No mówię, tak jak mamy Komisję Obrony, wczoraj mieliśmy też posiedzenie niejawne w Komisji Obrony i gdzie jednak ministerstwo próbuje nas o pewnych rzeczach informować. Próbuje, bo nie zawsze im się udaje. No ale powiedzmy, to jest też takie miejsce, gdzie my w imieniu innych ludzi niż ci związani z Prawem i Sprawiedliwością, no przekonujemy się, jak jest. Pan się nie gniewa na mnie. Wie pan, dzisiaj, czy wczoraj, czy przedwczoraj robienie podziału, kiedy wróg u brami, zagrożenie właściwie u naszych granic, podział na platformę i nie platformę, czyli w tym wypadku PiS, tak samo jak narracja, że pisowski rząd, czy pisowscy ministrowie, jest co najmniej nie na miejscu. Ja miałem wczoraj przyjemność, zaszczyt poprowadzić, minęła 20 i ja nie robiłem przekazu ani do waszego elektoratu, ani do elektoratu PiSu. Bo dzisiaj trzeba robić elektorat. My mówimy o przekazie do wszystkich. Tak, dokładnie. Donald Tusk też wczoraj zamieścił na Twitterze takiego Tylko wcześniej zamieściły inne wpisy. No całkowicie z czapy. Ale to już chyba jeszcze nie jeszcze no to przed, było jeszcze, ale wie pan, to nie ma znaczenia. Bo, znaczy, przed, wie pan, czy po to, to... Wie pan co, ale ja też obserwuję media społecznościowe i tam się pojawiają komentarze wśród, można powiedzieć, branżystów. Nie mówię, że o politykach. Ale kogo pan ma na myśli, mówiąc o branżystach? O Lisie, który wczoraj też dał popis swojej głupoty? Ale dobra, czy o Romanie Giertychu, który też chciał się popisać? Nie, mi chodzi o co innego, że jeżeli o godzinie 15:40 spadają te rakiety pod Hrubieszowem, a pierwsze informacje tak naprawdę publicznie obiegają
choćby właśnie media społecznościowe 18:40, 18:20, no to jest parę godzin, gdzie tak naprawdę nie ma żadnej polityki informacyjnej skądkolwiek, jest. Bo to może być, informacyjna, panie pośle, może być jest. To policja, może to... być to wojsko, nie, ale nie, nie było ale, nic. Ale wie pan, o co chodziło wczoraj, to ja może wytłumaczę i panu i państwu, bo tę wiedzę ja miałem też. I miałem ją wcześniej, aniżeli godzina 18. No Radio Lublin 17, ale były prośby, były apele, żeby powstrzymać się z przekazywaniem tej informacji. Taka formuła jak embargo na informacje jest. I właściwie dopiero po wczorajszym tym spotkaniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony miał pójść jasny i klarowny komunikat. Natomiast to niektórzy ciśnienia nie wytrzymali, jeżeli chodzi tutaj o nasze polskie portale, szczególnie te internetowe. A do tego wszystkiego, stety czy niestety, agencje międzynarodowe zaczęły już te informacje publikować. No i to jest ta właśnie... I to jest właśnie chociażby Associated Press, która jako jedna z pierwszych... No CNN też dość szybko pojawił się właśnie w powiecie chrubieszowskim. No i CNN też jako pierwszy nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że to są ruskie rakiety. Natomiast w polskim internecie szedł przekaz, że to są ukraińskie rakiety. No i taka jest różnica. Jakbym mógł coś jednak powiedzieć ja, jak już mnie pan tu zaprosił, to tylko powiem tyle. No jest takie odczucie, że właśnie Polacy wczoraj przez ileś godzin więcej dowiadywali się z serwisów międzynarodowych, anglojęzycznych szczególnie, niż od kogokolwiek ze strony rządowej. I o to tylko chodzi. I to miałem na myśli. Nie wiem, czy było potrzeba tyle minut dedykować na takie dywagowanie na ten temat. Tylko o to chodzi. Znaczy, ta polityka informacyjna... To chyba wytłumaczyłem, czym jest embargo informacyjne. Tak, żeby się w społecznej ale opinii zgadzamy się. Oklepało. Mam nadzieję, że zgadzamy się co do tego, że dobrze by było, żeby Polacy czerpali wiedzę na temat wydarzeń w Polsce, nie Associated Press czy CNN, tylko żeby to płynęło, czy to ze strony premiera, kancelarii premiera, rzecznika rządu, może nawet jakichś działów prasowych, policji czy wojska, albo BBN-u. No, chyba się zgadzamy, że lepiej by było, żebyśmy my z polskich źródeł mieli informacje, nawet jeżeli one są takie skromne i jeszcze nie pogłębione, bo już dzisiaj więcej wiemy na temat tego, co spadło na Polskę i mam nadzieję, że to też uspokoi trochę całe emocje. Ani premier, ani prezydent nie zawerykowali na tych konferencjach swoich prasowych, a właściwie na oświadczeniach, bo to pytań nie było. Do prezydenta bodajże jedno padło tylko. Już dziś po północy tego spotkania z dziennikarzami miały miejsce. Żaden z nich nie zawyrykował wprost, mówiąc, że to ruskie. I słusznie, bo dopiero teraz trzeba to wszystko zanalizować, jeżeli to są resztki systemu S-300, więc to by oznaczało, że to jest jakaś obrona przeciwrakietowa właśnie strony ukraińskiej. No jeżeli mieliśmy wczoraj jeden z największych ataków rakietowych ze strony Rosji na Ukrainę, no to też no my tego mamy jakieś, no ponosimy skutki. Myślę, że też wczorajsze wydarzenia wszystkich oprzytomniły, że ta wojna jest naprawdę i ta wojna jest za polską granicą, a nie, że gdzieś daleko, tylko, że to po sąsiedzku się dzieje, u sąsiada. I te wczorajsze wydarzenia jakby nas wszystkich oprzytomniły, że to nie jest tak, że możemy sobie w Warszawie siedzieć na zbawiksie, popijać kawę i dyskutować o tym, jak wygląda postęp wojsk ukraińskich pod Chersoniem. Plac Zbawiciela, tak. Aha. Niektórzy mówią. No właśnie, że traktujemy to poważnie, tak, że jesteśmy krajem sąsiadującym z teatrem wojennym i to, że walki toczą się pod Chersoniem czy w Bachmucie, wcale nie oznacza, że one nie mogą dotyczyć również choćby tych terenów przylegających do granicy Ukrainy. I z tą świadomością chyba dzisiaj rozpoczynamy dzień, jakby w ogóle jest inaczej. No i o ile ta nasza świadomość jest łatwa do przewidzenia, o tyle na przykład świadomość naszych zachodnich sąsiadów, tych najbliższych. Ich wyobraźnie już na tyle działają, że mają świadomość tego, że dzisiaj coś tam spadło w Polsce, za chwileczkę może spaść za Odrą? Myślę, że mają taką świadomość. Wie pan, no jednak Pakt Północnoatlantycki, NATO działa, tak? I nie ma tam tylko amerykańskich generałów, są tam i generałowie niemieccy, francuscy, włoscy i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że NATO, czy to shape
pod Brukselą, czy amerykańska baza, wszyscy no, mają świadomość, że cały czas jest stan gotowości. No, nie wiemy, co się stanie. Tak? No, mieliśmy zapowiedzi rosyjskie, że nie cofną się przed użyciem broni atomowej, jeśli będzie trzeba. Ja mam nadzieję, że te 100 rakiet to jest jedna z ostatnich setek rakiet, jakimi dysponują siły rosyjskie. Mówię o tych rakietach takich właśnie Ara, Iskander czy Kalibr. No i że takich kilka jeszcze rozpaczliwych ataków, bo tak traktuję ten atak wczorajszy na Ukrainę, jako taki akt rozpaczy, że już nie możemy pokonać militarnie Ukrainy, nie możemy jej podbić tak jak chcieliśmy, no to jedyne, co możemy, to możemy niszczyć infrastrukturę krytyczną, elektrownie, transformatory, linie przesyłowe i w ten sposób uprzykrzyć Ukraińcom życie w najbliższą zimę, no bo wiadomo, że to jest możliwe, że zima w wielu miejscach bez światła, no tak jak jest w Chersoniu po odzyskaniu z rąk rosyjskich, czy bez wody, czy po prostu, że jest zimno. Więc to są rzeczy, z którymi prawdopodobnie Ukraińcy będą walczyli całą zimę. Ja pamiętam moją wizytę we Lwowie kilka miesięcy temu, gdzie właśnie burmistrz sadowy mówił, że kupuje jakąś dużą ilość koksowników, które chce wstawiać do każdego domu we Lwowie na wypadek, gdyby nie było możliwości dostawy ciepła, czy właśnie nie było prądu, to żeby była choćby jedna izba w każdym budynku, gdzie ludzie się będą mogli ogrzać. I właśnie burmistrz mówił o tym, że zakupuje drewno, węgiel, będzie zbierał tego typu materiały tak, żeby ludziom pomóc przetrwać zimę. Więc ta zima dla Ukrainy na pewno będzie bardzo ciężka. Ale tylko dla Ukrainy, czy również i dla państw Unii Europejskiej, które zakładam solidarnością będą się wykazywały? No, dla w sytuacji, państw... jeżeli Ukraina powie tak, słuchajcie, potrzebujemy waszej pomocy, nie mamy prądu. To, że wajcha pójdzie tak, że ten przesył będzie z Europy Zachodniej na Ukrainę? Boję się, że to nie będzie takie proste, no chociaż oczywiście system ukraiński został zharmonizowany z systemem europejskim. Dzisiaj i kraje Europy Zachodniej nie grzeszą dużą ilością dostępnej energii i ta energia, wiemy dobrze, że jest droga. Panie, myślę, że nie będzie. Energia jest droga, to jest prawda. Czołgi też są drogie i są nawet droższe od energii. Nic nie stało na przeszkodzie, żebyśmy my jako Polacy, Polska dali te czołgi. No daliśmy ich tam tyle, ile było. Tyle, ile było możliwe. Tak, no oficjalne, znaczy takie przekazy ekspertów mówią o niespełna 300. One bardziej się tam przydały i dobrze. I myślę, że kolejne będą potrzebne. Jest pytanie, kto może je dać. Ale też pokazują ostatnie doświadczenia, że artyleria rakietowa jest dużo bardziej skuteczna przeciwko Rosjanom. To jest między innymi powód, dla którego ten okręg chersoński został oczyszczony, że Rosja się musiała cofnąć. No to wyrzutnie rakiet też kupujemy, tak? No ale i dostają, Ukraińcy też je dostają. Mówię o HIMARSach, mówię o artylerii lufowej, takiej jak polskie Kraby. No to są wszystko, to jest przede wszystkim broń dzisiaj najbardziej skuteczna i najbardziej uciążliwa dla rosyjskiej strony. Znaczy, moglibyśmy biblijnie podziału dokonać na wojnę sprawiedliwą i niesprawiedliwą i niewątpliwie Ukraina, Ukraińcy dziś prowadzą tę wojnę sprawiedliwą, czyli bronią swojego terytorium. Absolutnie. Żeby nie było Święty Augustyn pisał właśnie. Żeby nie było też wojny. Wątpliwości, nie ma wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej tak na dobrą sprawę. Czyli nie ma wojna takiej, gdzie nie ma cierpienia. Tak? Po prostu. Natomiast czy to nie jest ten moment, żeby wreszcie cały świat usiadł i się zastanowił, jak ruskich pogonić tak, żeby się już nie podnieśli? No myślę, że to się cały czas dzieje i paradoksalnie to wsparcie dla Ukrainy jest najskuteczniejszą metodą osłabiania Rosji. Tylko no myślę, że też są tacy politycy na Zachodzie, którzy zaczynają myśleć w drugą stronę. Co zrobić, żeby za bardzo nie osłabić Rosji? Ja uważam, że nie powinniśmy się, akurat z pozycji polskiej, nie powinniśmy się tym w ogóle martwić. No ale takie dylematy się pojawiają w debatach. Na zasadzie, że no jak osłabimy za bardzo Rosję, to ona wpadnie w ręce Chin i to będzie większy kłopot. Moim zdaniem nie będzie kłopot. Rosja na pewno zapłaci geopolitycznie za wszczęcie tej wojny i już dzisiaj widać, że w tych ramach
terytorialnych Rosja nie przeżyje. To znaczy na pewno będą tam tendencje odśrodkowe, Dagestan, Czeczenia, różne te tereny, szczególnie zakaukaskie, które gdzieś tam będą za Uralem będą próbowały się wyswobadzać albo osiągać jakąś autonomię. Panie proszę, powiem panu tak. Oby się stało tak, jak pan rzeczywiście to określi. Ja natomiast, nie wiem, pomny tego raz, a dwa również patrząc na tę politykę i na to, co się dzieje w świecie, na świecie, jak również i u nas przez lata, powiem panu tak. My co najmniej od 3 lat mówimy, że Łukaszenki już nie ma. A Łukaszenka nie dojrze, że jest, to ma się coraz lepiej. No ale wie pan, to trochę jest tak, jak zamawia się jakiegoś homara w restauracji. Najpierw on przychodzi cały, po czym się obcina mu tułów i dalej te jego odnóża się ruszają, tak? A on już nie ma tułowia. Więc to, że dzisiaj Łukaszenka istnieje jako tyran Białorusi, to nie oznacza, że on jest dzisiaj silnym politykiem. I oczywiście my dzisiaj musimy patrzeć na Białoruś ostrożnie, ale te wszystkie postulaty takiego kreowania bliższych relacji między Ukrainą, Polską i Białorusią docelowo już po upadku Łukaszenki stają się bardziej realne niż to było możliwe, nie wiem, 2 lata temu, 3 lata temu. Łukaszenka wbrew pozorom przez tę wojnę jest coraz słabszy. No to ja przepraszam, za te 2-3 lata temu i to już jest pytanie doktora Bartosza Rydlińskiego, który też dołączył do nas. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Czy to jest tak, że ja wówczas z siebie robiłem wariata, czy wariata robiłem z odbiorców? To mówiąc znaczy o tym, że patrząc na to, co się dzieje na Białorusi, to właściwie sprawa jest już jasna i oczywista. No ale panie redaktorze, ale to znowu perspektywa nam się bardzo szybko zmienia. Ja przypominam, że na początku 2022 roku wszyscy drżeliśmy, czy dziś, czy jutro będzie atak na Tajwan Chin i że rozpocznie się trzecia wojna. Wybuchła wojna na Ukrainie i nagle okazało się, że temat Tajwanu zszedł na drugi plan. Ja nie mówię, że dalej nie ma sprawa powagi. Jasna, temat Tajwanu jest cały czas. Ale to nie jest tak, że na innym szczeblu na dzień dzisiejszy. Żeby móc wejść panu posłowi pozycji trzeje słowo i móc odpowiedzieć na pytanie. W Polsce oczywiście niejednokrotnie funkcjonuje taki psychologiczny system projekcji, prawda, że widzimy innych z perspektywy swojej, bo przecież każdy widząc tamte masowe manifestacje na Białorusi, no widział zryw Solidarności, tak? No więc każdy oczywiście w Polsce miał przed oczami, że jak to będzie dalej szło, ale Białorusini to nie Polacy, Polacy to nie Białorusini. Jaruzelski to nie Łukaszenka, Łukaszenka to nie Jaruzelski, bo zupełnie inaczej to się zostało rozwiązane. Nade wszystko, jeżeli chodzi o to próbę wyjścia z kryzysu. I trochę tak samo chyba jest z reżimem Putina. My też myślimy, prawda, że Putin to jest taki późny Breżniew. No nie, no, żyjemy w nowej rzeczywistości, chociaż niektóre zwyczaje... Nowa rzeczywistość, metody wciąż te same. Tak, ale też zwróćmy uwagę, że jednak Rosja jest o wiele bardziej osadzona globalnie wciąż niż był Związek Radziecki. Tak, jeżeli chodzi o to osadzenie gospodarcze. Ale chciałbym uspokoić pana redaktora i naszych słuchaczy. W grudniu wchodzi kolejny pakiet już realnych sankcji, jeżeli chodzi o rosyjską ropę. I teraz się dopiero zacznie. Bo nade wszystko, i tu pan minister, pan poseł siedząc podjąć zgodzi, że Rosja, gaz to gaz, ale ropa to oczywiście jest ich źródło dochodu. 80% tych właśnie dochodów to jest przede wszystkim ropa i to pełna zgoda. No i Polska tę ropę w dalszym ciągu też bierze, tak, żeby też nie było wątpliwości. Ale od grudnia żadne państwo unijne nie będzie mogło oficjalnie tknąć rosyjskiej ropy. I teraz ta ropa będzie tłoczona przez inne państwa. Inne państwa będą na tym zarabiać. Również Turcja. Ale to nie jest tak, że już 100% będzie szło do budżetu rosyjskiego. W związku z tym widzimy, że tutaj sytuacja się trochę zmienia na naszych oczach, ale i nawet to, co wydarzyło się wczoraj na polsko-ukraińskiej granicy, bez względu na to, czy była to rosyjska rakieta, czy to była ukraińska OPL, obrona przeciwlotnicza, to nasi na przykład niemieccy partnerzy muszą wiedzieć jedno, że wojna zagląda nam w oczy jako państwom unijnym i teraz, po takiego moralnego punktu widzenia, pomóc Ukrainie to pomóc państwom NATO w obronie swoich obywateli, bez względu na to, jakby wynikiem czego był ten wczorajszy wybuch. No tak, i łatwiej nam przychodzi wypowiedzieć NATO, aniżeli Unii Europejskiej, co nie? No ale Unia Europejska nie jest sojuszem czysto militarnym. No, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to Unia Europejska trochę inaczej to definiuje.
Był taki pakt, Unia Zachodnioeuropejska to się nazywało. Ona dalej chyba formalnie istnieje, ale no, w obliczu tego, że NATO jest bardzo skutecznym sojuszem militarnym, no, ta Unia Zachodnioeuropejska, czy ten sojusz właśnie krajów Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa militarnego gdzieś tam zszedł na dalszy plan i może i dobrze, dlatego że no jednak NATO stoi na Ameryce. Panie tak? doktorze, pan poseł Poncyliusz mówi o tym, że NATO jest skutecznym paktem. Tak, między Bogiem a prawdą. Czy no, nie ma lepszego no, na dzień dzisiejszy. Wie nawet pan, to tak, to tak jak z demokracją. Wady. Najgorszy Dokładnie. Ustrój, jaki może być, ale lepszego nie wymyślono. Czy my się o skuteczności NATO już gdzieś przekonaliśmy, ale tak bezpośrednio i mamy stuprocentową pewność, że to jest najlepsze, co może być? Czy przypadkiem to, co się wczoraj wydarzyło, bez względu na to, czy to był rykoszet, czy to był przypadek, czy nie, już zostawiam to do komentarzy i dla komentarzy dla specjalistów. Ale czy to nie jest tak, że Ruscy też tak sobie sądują? No nie. Na ile można? Ale oczywiście, że sobie sonduje. Mi to zwracają uwagę generałowie. Generał Polko dzisiaj w jednej z prywatnych stacji zwrócił uwagę, że bez względu na to, co było powodem, no Rosjanie widzą, że ta nasza obrona przeciwlotnicza no jest bardziej na papierze niż w realu. I dlatego dzisiaj, kiedy Polska będzie najprawdopodobniej uruchamiać argument czwarty, no przecież zadaniem przedstawicieli Polski, ale również państw bałtyckich i Rumunii jest mówienie, że dzisiaj przynajmniej na granicy polsko-ukraińskiej no, powinny stanąć zaraz, za chwilę, natowskie wojska ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Tak? W sensie, że to powinna być taka żelazna kopuła, która paradoksalnie powinna również swoim zasięgiem obejmować Ukrainę Zachodnią. Prawda? Bo to nie jest tak, że ten system, prawda, kończy się na granicy polsko-ukraińskiej. On powinien być, prawda, to jest, jakbyśmy wzięli cyrkiel, no to prawda, sobie możemy odrysować. Mnie bardziej zastanawia to, że są baterie w Rzeszowie. Do powiatu Chrubieszowskiego jest ponad 100 km, ale to one powinny chwycić. W związku z tym oczywiście Amerykanie też pewnie się zastanawiają, no dlaczego nasze baterie tego nie chwyciły. No, a Rosja... no jeżeli nie nasze, to nawet amerykańskie, które gdzieś tam też widać, kiedy człowiek przejeżdża. Tak, natomiast oczywiście Rosjanie będą dzisiaj prężyć mózgu. Warto też zwrócić uwagę, jak ja mam pierwszy komentarz rosyjskich propagandzistów, tak? Mówią, że... to polska prowokacja. Nie, to jest polska prowokacja, że być może Brytyjczycy, ale też, że Polacy mają swój Białogrod, prawda? Że można chwycić, prawda, z Ukrainy jakiś cel. No tylko z całym szacunkiem do Chrubieszów porównywać do dużej bazy przeładunkowej w Białogrodzie, to też duża przesada. Ja tylko chciałem przy tej okazji powiedzieć, że no, obrona przeciwlotnicza, i to dzisiaj Witold Jurasz chyba w Onecie pisze taki materiał, dotyczy przede wszystkim ochrony bazy militarnej. Jasionka i Mielec. No ale to też mówię co do zasady, obrona przeciwlotnicza ochrania właśnie punkty militarne, ważne bazy, jak również infrastrukturę krytyczną, taką energetyczną i okołoenergetyczną. Więc też nie spodziewajmy się, że każda miejscowość w Polsce będzie przykryta obroną przeciwlotniczą. Akurat ten przewodów graniczy, a właściwie leży niedaleko tej całej linii przesyłowej między Ukrainą a Polską, jeśli Więc chodzi o przesyły energetyczne. Więc to jest pytanie, czy dzisiaj my w Polsce... No, pamiętajmy, że my dopiero tą obronę przeciwlotniczą, obronę powietrzną dopiero budujemy, tak? Znaczy do nas dopiero te patrioty, które stoją na lotnisku w Jasionce, należą do armii amerykańskiej. To nie są polskie patrioty, więc to jest też tak, że my niestety jesteśmy dopiero na wstępnym etapie budowania całej obrony przeciwlotniczej i ta obrona przeciwlotnicza, spodziewam się, że będzie właśnie zabezpieczała i lotniska, bazy wojskowe i materiałowe, ale też z drugiej strony właśnie systemy elektroenergetyczne, chociaż sama linia, taka właśnie, o której pan mówi, która szła do Zamościa z Ukrainy, to nie jest rzecz, której nie można odtworzyć w szybkim czasie. To znaczy dużo bardziej byłoby skomplikowane, gdyby takie części tej rakiety uderzyły w jakiś główny punkt zasilania, w tak zwane GPZ, w jakieś transformatory, bo tam jest kłopot z odbudową. Linię energetyczną akurat najprościej jest odtworzyć, bo to nie jest zbyt skomplikowana infrastruktura, ale oczywiście na jakiś czas oznacza to przerwanie dostaw energii. Panie doktorze? Po pierwsze, Amerykanie czy nasi sojusznicy jednak powinni wiedzieć, nasze państwo tym bardziej, że my siedzimy na beczce prochu.
proszę zwrócić uwagę, ja byłem zaskoczony reakcją człowieka polskiego Twittera. Część mówiła spokój, a część, prawda, już wieściła plany odpowiedzi. Prawda, już... No, ale jeszcze wcześniej były takie dwa tweety dwóch mądrych, którzy pisali, że po tym wszystkim, co się dzieje, PiS musi to wszystko czymś przykryć. Ciekawe, co absurdalnego wymyślą, nie? Ja powiem w ten sposób. Ale wie pan, ci ludzie chodzą za autorytety w dalszym ciągu. Wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 8. To zasłona myślenia, milczenia na te tweety niech spadnie i niepamięć. A teraz na zegarze 8, zatem czas na informację dnia. Damian Szpyra. Eksplozja w Przewodowie przy granicy z Ukrainą, tematem Narady Ambasadorów Krajów Unii Europejskiej i NATO. Od tego zaczniemy. Dziś kontynuacja posiedzenia Sejmu, zbierze się również Senat. W agendzie m.in. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. W Polskim Radiu odbędzie się ogólnopolskie seminarium reportażystów radiowych. Przed nami spotkanie ambasadorów unijnych krajów, a także ambasadorów państw NATO. Rozmowy podczas obu spotkań będą poświęcone wybuchowi w Polsce przy granicy z Ukrainą. Wczoraj w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie spadł pocisk produkcji rosyjskiej. W eksplozji zginęły dwie osoby. Polska podniosła gotowość bojową niektórych jednostek i rozważa, czy zachodzą przesłanki do użycia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł 4 mówi o konsultacjach sojuszników, jeśli którykolwiek z nich uzna, że jego integralność terytorialna lub bezpieczeństwo są zagrożone. Polska uruchomiła ten artykuł pod koniec lutego, zaraz po agresji Rosji na Ukrainę, a także po jej ataku w 2014 roku. Do tej pory w historii sojuszu artykuł był wykorzystywany 7-krotnie, głównie przez Turcję w związku z wojną w Syrii. Dzisiaj rano sojusznicy w NATO zostaną poinformowani o najnowszych ustaleniach polskich władz. Przekaże je ambasador Polski przy sojuszu Tomasz Szatkowski. Niemal w tym samym czasie w innej części Brukseli poinformuje o nich ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś na spotkaniu z przedstawicielami europejskich krajów. O wybuchu w Polsce przy granicy z Ukrainą rozmawiali na Bali na marginesie szczytu G20 przywódcy krajów G7 i NATO. Oferujemy nasze pełne wsparcie i pomoc dla prowadzonego przez Polskę dochodzenia. Pozostajemy w bliskim kontakcie, by ustalić kolejne kroki, napisano w oświadczeniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Narada ambasadorów krajów Unii Europejskiej rozpocznie się o 9.30, a spotkanie ambasadorów krajów NATO o 10.00. W samo południe zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W jej posiedzeniach biorą udział premier, najważniejsi ministrowie, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. O szybkiej reakcji polskiego rządu mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Zwołanie posiedzenia rządu, zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez pana prezydenta, postawienie części naszych sił zbrojnych w stan podwyższonej gotowości, konsultacje zarówno z prezydentem Bidenem, jak i z innymi przywódcami największych państw NATO, pokazują, że tutaj ta reakcja była bardzo szybka, spokojna i taka, jak powinna być. Obecnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa analiza dotychczasowych ustaleń z dowódcami, szefami służb i sojusznikami, poinformował na Twitterze szef BBN Jacek Siewiera. Oprócz tego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień. Za godzinę Sejm wznowi obrady. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji o podatku akcyzowym, który doprecyzowuje przepisy w tym zakresie. Z kolei o 11.00 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Senatu. Poza zmianami w ustawie o podatku akcyzowym w Sejmie odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz prawa ochrony środowiska. Zakłada on m.in. wyłączenie z podstawy opodatkowania podatkiem bankowym papierów dłużnych posiadających gwarancję Skarbu Państwa. Senat, który rozpocznie posiedzenie o 11.00, zajmie się m.in. ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadza ona waloryzację kwotowo-procentową zapewniającą minimalny wzrost świadczeń o 250 zł. W 2023 roku minimalna emerytura będzie wynosiła 1588 zł i 44 grosze. Tyle samo wyniesie renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i socjalna. W porządku obrad Senatu jest też ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziś w Polskim Radiu odbędzie się ogólnopolskie seminarium reportażystów radiowych. Kierowane jest ono do twórców i dziennikarzy, którzy pragną doskonalić swój warsztat. Mistrzowie spotkają się z adeptami trudnej sztuki, jaką jest radiowy reportaż, mówi redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Krzysztof Gottesman.
Pandemia wprowadziła bardzo wiele nowych rzeczy, na które staramy się znaleźć odpowiedź. Był utrudniony kontakt, jak realizować reportaże i całą formę radiową bez możliwości kontaktu w cztery oczy z bohaterami czy z uczestnikami życia publicznego. Jutro natomiast zaplanowano ogłoszenie wyników konkursów Melchiory 2022 i o Grand Prix KRRIT. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Uwaga na gęstą mgłę w pasie od województwa lubuskiego po opolskie i okolice Częstochowy. Tam widoczność może być ograniczona do 200 metrów. Poza tym dziś będzie przeważnie pochmurno i deszczowo. Będzie także chłodniej, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Temperatura maksymalna w środę od 2 stopni na północnym wschodzie Polski do 7-8 stopni na południu kraju oraz nad morzem. W kolejnych dniach prognozowane jest dalsze ochłodzenie. Temperatura maksymalna nieznacznie przekraczać będzie 0 stopni Celsjusza, zwłaszcza w rejonie Polski wschodniej i północno-wschodniej. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, a nad morzem okresami silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvitę Max. Ascorvitę Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz energooszczędna pralka Bosch, trwały silnik inwerterowy za jedyne 1499 zł. Suszarka do ubrań Bosch, technologia pompy ciepła, delikatne i energooszczędne suszenie za jedyne 1949, taniej aż o 450 zł. Black Weeks w Media Expert. Ewa, słuchaj, nic z wyjazdu. Boli mnie gardło, to chyba początek jakiejś infekcji. Kasiu, spokojnie. Ostatnio lekarz polecił mi Septinum Silver, spray ze srebrem. Spróbuj i ty. Wyrób medyczny Septinum Silver Spray pokrywa błonę śluzową gardła ochronnym filmem, wspomagając leczenie infekcji. Dzięki nanocząsteczkom srebra Septinum Silver działa na infekcje i bakteryjne, i wirusowe. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny również w pastylkach do ssania. Zdrowit. Gdy coś cię boli, gdy coś cię rwie, wybierz Dolgit. Rozgrzej się. Bóle reumatyczne, bóle mięśni, bóle stawów, nerwobóle? Sięgnij po plastry Dolgit, wyrób medyczny, który działa rozgrzewająco. Dolgit celnie trafia w bolące miejsce i przynosi ulgę aż do 12 godzin. Dolgit. Żółte plastry z apteki. Naklej, gdy boli. Zdrowit. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvitę Max. Ascorvitę Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Po reklamie. To jest poranek Polskiego Radia 24 w środę 16 listopada. Na zegarze 9 minut po godzinie 8 to będą dwie strony plus. Dwie strony. To od tego plusa zacznę od razu, który jest razem z nami dr Bartosz Rydliński, a są też politycy. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry panom. Dzień dobry. To co, od razu od politycznego komentarza zacznijmy. Andrzej Grzyb. No, to jest sytuacja bez precedensu.
Przecież doskonale wiemy, że to jest efekt wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Natomiast najpierw chciałbym wyrazić przede wszystkim wyrazy współczucia dla rodzin tych osób, które zginęły. Bo wszystkie komentarze, które dotyczą, jak się to wydarzyło, z której strony ten pocisk i w jaki sposób dotarł do Polski i tam spadł. No, one dla tych ludzi są być może mniej ważne, ale przede wszystkim dla tych rodzin jest ważne to, że zginęli ich bliscy. Zginęli też współpracownicy, tych, którzy prowadzą tam tę działalność. Więc te wyrazy współczucia się nam, się tym rodzinom oraz tym osobom bliskim po prostu od nas należą. Natomiast ta sprawa wymaga przede wszystkim bardzo rozważnego podejścia i komentowania tego w taki sposób, żeby nie ulegać tej presji, żeby szybkie informacje podawać, bo to jest taka pokusa. I wydaje mi się, że chyba w większości wytrzymaliśmy ten kilkugodzinny okres oczekiwania na pierwsze komunikaty. Tak naprawdę powinniśmy się posługiwać tymi informacjami, które w sposób oficjalny zostaną podane przez polski rząd, przez polskie służby. Bo to jest potrzebne, również polskim obywatelom. Oni chcą mieć pewność co do zakresu tej informacji i tego wydarzenia, a nie chcą mieć przekazywanych komentarzy, które są czasami bardzo frapujące, jednocześnie są bardzo ekscytujące, ale podawane są przez różne agencje. I sądzę, że również widzimy tutaj bardzo oszczędne komentowanie tych wydarzeń, chociażby przez prezydenta Bidena, czy przez innych polityków, Departament Stanu, chociażby Stanów Zjednoczonych. Oczywiście również i nasz prezydent, i nasz premier. No to jest oczywiste, bo przecież to przecież jest to sytuacja bez precedensu. Choć można było się spodziewać po tym wydarzeniu, które miało miejsce w Mołdawii, że to może również spotkać Polskę, choć niektórzy mówią, no to jest to terytorium już państw członkowskich NATO. Że to jest inna waga. Waga jest, wydaje mi się, tego incydentu jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżona, choć reakcje mogą być bardzo różne. Stąd też ten cały proces konsultacji, który został uruchomiony. Właściwie ten proces konsultacji, który nie został nazwany jeszcze formalnie. Artykułem czwartym. On po prostu już trwa. Ja tak to odczytuję. Dzisiaj oczywiście spotkają się ambasadorowie państw NATO i być może ze strony Polski padnie taki wniosek, aby w tym trybie rozpocząć konsultacje. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądny ciąg zdarzeń, z którym mamy do czynienia ze strony oficjalnych przedstawicieli polskich władz i również wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za ewentualną odpowiedź, w jaki sposób powinno się to wydarzyć. Podobnie również z wezwaniem ambasadora rosyjskiego do MSZ-u. I to się stało. Bo to jest przekazanie z naszego również oficjalnego stanowiska, że główną przyczyną tego, co się wydarzyło, to jest rosyjska agresja na Ukrainę. Kazimierz Smoliński. No, w obliczu tej sytuacji trzeba zachować spokój, wstrzemięźliwość w komentowaniu, no i oczywiście nie wpadać w panikę, bo taka też jest, takie niebezpieczeństwo też jest, żeby społeczeństwo nie wpadło w panikę. No mamy tutaj właściwie tak naprawdę fakt w postaci tego, że zginęło dwóch obywateli Rzeczpospolitej na skutek wybuchu. No wszystko wskazuje na to, że były to rakiety. Pochodzenie tych rakiet jeszcze nie jest znane. Oczywiście zgadzam się z kolegą posłem, że należą się kondolencje rodzinom zmarłych. Jestem pewny, że państwo polskie zajmie się rodzinami w sposób właściwy. Natomiast, no niestety, już nawet dzisiaj w radio, może nie do końca, ale no padły takie słowa, że no autorytety dla niektórych formacji politycznych zachowały się w sposób skandaliczny. Tak? No przynajmniej trzy takie wypowiedzi dwóch, to trzeba te nazwiska podać, tak? Pan Lis, pan Giertych i generał Różański. No ich wypowiedzi są skandaliczne i tu mam apel do tych, którzy uznają ich za autorytety, żeby jednak odcięli się od tych wypowiedzi i jednoznacznie stwierdzili, że nie popierają tego typu wypowiedzi, że to jest jakaś prowokacja ze strony rządu.
bo to jest skandal. To, że jeszcze zarzuty, że Polska zachowała się w sposób niewłaściwy, bo nie potrafimy obronić naszego terytorium, kupujemy obronę przeciwlotniczą. No, nie ma takiego kraju na świecie, nawet Izraela, który ma szczelną kopułę i broni każdego centymetra swojej ziemi. My dopiero rozpoczynamy budowę systemu przeciwrakietowego, przeciwlotniczego. I to jest też skandal, że dopiero teraz. To też, żebyśmy rzeczy nazywali po imieniu. Po wielu latach, no ale myśmy go rozpoczęli, budowę tego systemu, no ale to też trzeba patrzeć nawet właśnie na ten najlepszy przykład, to jest Izrael, który też nie ma szczelnej tej kopuły. No gdyby, ktoś nawet powiedział, że gdyby takie państwo było, system takiej szczelnej kopuły, to on by nie był obronny, tylko byłby agresywny, bo to by dawało kompletną bezkarność takiemu państwu, tak? Mogłoby wszystko robić, a potem byłoby bezkarny, bo nie można było nic z tym państwem zrobić. Ono byłoby bezpieczne, więc nie ma takiego systemu na świecie, który byłby taki szczelny i może dobrze. No chronimy infrastrukturę krytyczną, chronimy lotniska, bazy wojskowe, ale nie no, każdej miejscowości, a nawet miast się nie broni, a co dopiero ziemi, czy tam małych miejscowości. Tutaj był dawny PGR, chyba z suszarnią zboża. Więc trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. No, wszystkie procedury, które w państwie są potrzebne, zostały wszczęte. Cieszymy się z tego, że wszyscy dookoła nas popierają, tylko że no, chcielibyśmy, że też, żeby no to się nie skończyło na tym, że wspieramy Polskę i zostawiamy ją samą. My potrzebujemy broni, my potrzebujemy pieniędzy, które nam się należą i zobaczymy, czy no, coś się w tej sytuacji zmieni. No, niestety mam bardzo sceptyczne podejście. Piękne oświadczenie Andrzej Grzyb wygłosił, że w tym momencie, w tej sytuacji tylko i wyłącznie zdawać się na komunikaty rządu. Natomiast do doktora Bartosza Rydlińskiego. Kilkanaście minut temu Paweł Poncyliusz mówił o tym, że on by się wolał dowiedzieć od polskiego rządu, od polskich mediów o tym, co się wczoraj wydarzyło, a nie czekać na depesze czy Associated Press, czy innych agencji, które te informacje po prostu kolportowały i ją upubliczniły. Teraz pytanie brzmi, czy ja nie będę oceniał Associated, ale chodzi o to, czy jeżeli się wprowadza embargo, to embargo powinno obowiązywać, czy to embargo będziemy obchodzić? I mówiąc wprost, gdzie szukać tych informacji i czy czekać rzeczywiście na oficjalne komunikaty, czy bawić się na zasadzie takiej, jak co niektórzy wczoraj na Twitterze się bawili? Zawsze należy czekać na komunikaty ze strony rządu. Rząd różni się od mediów tym, że nie musi podawać informacji tu i teraz, bo z tego nie żyje, a media z tego żyją. Bo przecież zwróćmy uwagę, że momentu, kiedy Amerykanie upublicznili te informacje, no też zaczęły na tym zwyczajnie zarabiać, bo przecież widzowie przynoszą zyski, bo są widzami reklam. Więc wczoraj, gdyśmy sobie zobaczyli NBC, Fox czy CNN, no to przecież to był temat, można powiedzieć, no paru godzin w amerykańskiej przestrzeni publicznej. No ale to jest logika rynkowa, no a państwo nie może kierować się logiką rynkową, musi się kierować racją stanu. W związku z tym też dobrze, że abstrahując od tych trzech przypadków, o których pan poseł powiedział, ja bym jednak chciał pochwalić elitę polityczną wczoraj. Zachowała się przyzwoicie. Bardzo tonujące oświadczenie Donalda Tuska, chociaż. Donalda Tuska, rzecznika Nowej Lewicy, PSL, prawda, też bardzo spokojnie. No ale PSL jak zwykle spokojnie, to ja bym ale akurat z tego nie robił zagadnienia. Panie redaktorze, w czasie... Znaczy nie, no jak pan chce chwalić, to ja nie będę przeszkadzał. No właśnie, ja chciałem pochwalić... Że Andrzej Grzyb będzie gotem. Ja chciałem pochwalić ludowców, prawda? Ale nie, no bo pamiętajmy, że jednak w dobie właśnie tej przebitki twitterowej, prawda? Kto mocniej, kto szerzej, kto bardziej radykalny punkt przedstawi, to wczoraj elity polityczne zachowały się spokojnie. Ale dzisiaj jest kolejny test do zdania. O 12:00 Rada Bezpieczeństwa Narodowego. I zwróćmy uwagę, że wszystkie partie polityczne, które będą tam reprezentowane, mają swoich sojuszników i przyjaciół na Zachodzie. I teraz trzeba wytłumaczyć chociażby naszym niemieckim sąsiadom i przyjaciołom Zachodu, że bezpieczeństwo państwa natowskiego, jakim jest Polska, ale również państwa bałtyckie i być może Republika Federalna Niemiec zależy od szybkości zwycięstwa Ukrainy nad Federacją Rosyjską. Więc nie ma już wytłumaczenia nad niedostarczaniem broni śmiercionośnej, ofensywnej dla Ukraińców. Ukraińcy walczą i mówimy to od wielu miesięcy w Polsce i każdy to rozumie, że Ukraińcy nie walczą wyłącznie o swoją niepodległość i suwerenność, oni walczą również o bezpieczeństwo Europy i Polski. Jeżeli Niemcy tego nie rozumieją, to nie rozumieją niczego.
A myśli pan, że akurat to, co wczoraj wydarzyło się w miejscowości Przewodów w okolicach Hrubieszowa, że to do psychiki, czy do nawet, nie wiem, umysłu niemieckiego dotrze i sobie Niemcy uzmysłowią tak. No, wczoraj to spadło w Polsce, to równie dobrze może spaść jutro w okolicach Bonn, Kolonii, nie wiem, być może nawet Berlina? No, czy dalej Niemcy są przekonani, że Ruscy im nic nie zrobią, bo jesteśmy kamraty? Ale to jest właśnie to jest zadanie też tych partii politycznych, które z różnych względów mają bliższe relacje z niemieckimi partiami politycznymi, tak? Czyli na przykład, że i Platforma, i Ludowcy, którzy są razem w IPP z CDU, dzisiaj, jutro będą tłumaczyć swoim niemieckim kolegom z CDU, z CSU, prawda, że jest to zagrożenie również dla nas. Tak? To, że Czarzasty będzie zwolnił szefa SPD. Tak? To są, znaczy, to jest praca do wykonania na teraz. I przypuszczam, że jednak ten wczorajszy wpis Anneleny Baerbock no jest innym tonem, prawda? No bo już mówi o państwie natowskim, o sojusznikach, tylko od słów przejście do czynów. Trzeba po prostu powiedzieć jasno i wyraźnie całej Unii Europejskiej, właśnie tym pacyfistom, że słuchajcie, że jeżeli my chcemy pokoju, to musimy dozbrajać. Ale przepraszam, udawanym pacyfistom. Nie róbmy wariatów z naszych radiosłuchaczy. Trudno jest być pacyfistą i jednocześnie być liderem, jeśli chodzi o produkcję uzbrojenia no właśnie, i sprzętu służącego do zabijania. No, nie róbmy z siebie wariata, ja bardzo proszę. Nie, panie redaktorze, ja się z panem absolutnie zgodzę, ale jeżeli chodzi o to podejście polityczne, no to wielu Niemców, nawet w badaniach opinii publicznej, ma pacyfistyczne poglądy. To, że niemiecki biznes zarabia na sprzedaży broni, to jest inna sprawa. Ale niemieckie społeczeństwo też musi wyjść z pewnego letargu, pewnego takiego fałszywego przeświadczenia. Inaczej mówiąc, wyborcy Niemiec. Tak. Ale to jest wygodne dla rządu niemieckiego, bo on nie wydaje pieniędzy na swoje zbrojenia, no bo ma pacyfistów. A z drugiej strony przemysł zbrojeniowy ogromnie rozwinięty i sprzedaje na cały świat. Akurat specjalnie Rosji nie chce, przepraszam, Ukrainie nie chce sprzedawać czy darować, no bo mówią, że nie mają broni, bo armia jest słaba, oni są pacyfistyczni, więc to jest takie bardzo sprytne podejście. Myślę, że tu pan redaktor ma rację, że ten pacyfizm jest udawany, tak? On jest wyjątkowo wygodny dla rządu. Społeczeństwo jest pacyfistyczne, więc my się nie możemy zbroić, ale my wszystkim innym możemy sprzedawać tę broń. Ja muszę powiedzieć, że to, co pan poruszył, te relacje i tłumaczenie, czy wyjaśnienie, jakie jest nasze stanowisko w stosunku do innych partii europejskich w obrębie tych rodzin politycznych, to nie jest tylko kwestia dzisiejszego dnia. Przecież cały proces, że tak powiem, inwestowania chociażby w Nord Stream, on był przedmiotem absolutnej krytyki wielokrotnych na przykład prób rezolucji, czy rezolucji udanych nawet, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, z przekonaniem, że oni się wreszcie zreflektują. Panie pośle. Ale muszę powiedzieć, że wśród polityków akurat niemieckich są tacy. Ja cały czas pamiętam, że pan poseł Andrzej Grzyb był, proszę państwa, europosłem. Natomiast wie pan, gdyby to rzeczywiście było tak, że no przecież Europejska Partia Ludowa jest jedną z największych frakcji w Parlamencie Europejskim. Socjaliści są więksi, to prawda. Ale gdyby Europejska Partia Ludowa, włącznie z przewodniczącym Rady Europejskiej na tamten czas, wszyscy tu pnęli nogą i powiedzieli Merkel, nie, nic z tego nie będzie, to nic z tego by nie było. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ja myślę, że siła przetargowa niemieckiego przemysłu chyba była większa niż wszystkich. Nie, tylko bardzo proszę, żeby pan poseł nie wracał do tej narracji, że to nie jest projekt polityczny, to nie, jest projekt biznesowy. Żebyście byli przeciwni. Tak, absolutnie, no to absolutnie nie wracam do tej narracji. Nigdy nie byłem zwolennikiem takiego tłumaczenia, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że surowce energetyczne zawsze są bardzo polityczne, także to nie jest projekt niewątpliwie biznesowy, a w szczególności przy braku dywersyfikacji tak silnie prowadzonej. Natomiast ja mogę powiedzieć, że wśród polityków niemieckich i znam takich, no, byli tacy, którzy byli ewidentnie przeciwni temu. Ale to nie była jednak większość. Natomiast w chwili obecnej... Wie pan, ja nawet wczoraj czytałem taki artykuł bodajże w Die Welt albo w Deutsche Welle, już mniejsza o to, który to był z tych periodyków, który to był z tych tytułów, ale nawet taka obrona Scholza, że no, Olaf Scholz to jest biedny polityk w tej chwili, bo on za bardzo nie ma ruchu i nie ma możliwości, bo on został wpuszczony w ten kanał po kanclerz Merkel, no i on nie może wyjść i on musi się teraz poruszać tak jak po tej trajektorii, którą Merkelowa nakreśliła. I powiem panu szczerze, nawet przez moment łzami się wokół zakręciła, a później zacząłem się śmiać. Ja myślę, że jak wszyscy, którzy wiedzą, jaka jest siła polityczna kanclerza niemieckiego, nie wierzą w to. Natomiast wczoraj między innymi byłem na konferencji Komisji do Spraw Unii Europejskiej
państw członkowskich Unii Europejskiej w Pradze w związku z prezydencją czeską. I tam kwestia Ukrainy oraz poszerzenia zawierała te wątki, o których mówił tutaj pan doktor. Absolutnie to był bardzo jasny i klarowny przekaz, klarowny tekst. Ja między innymi wypowiadałem się na temat pomocy makrofinansowej i tych hopsztosów, które są związane z tymi 3 miliardami, które powinny być przekazane w tym roku, a nie przesuwane na przyszły rok. Na przyszły rok. To są elementy z sobą absolutnie współgrające. No tak, chociaż Bogdan Rzońca, z którym jako pierwszym rozmawiałem dziś w poranku, no mówi, że to jest jednak sukces. Nie, no to powiem szczerze, no piękne te sukcesy ma. No ale oczywiście też trzeba stwierdzić, że to nie tylko po stronie niemieckiej był opór związany z tymi pieniędzmi, prawda? No, również jakiś tam udział Węgry w tej sprawie miały. Więc w moim przekonaniu to, co pan doktor mówi, że ta rozmowa, że tak powiem, czy przekaz ze strony polskich partii politycznych, które są afiliowane w poszczególnych rodzinach, on nie tylko jest konieczny, ale on powinien być wzmocniony, ten przekaz. Ja się absolutnie z tym zgadzam. No ale panie pośle, no powoływanie się tu na Węgry, no moim zdaniem jednak jest nieuprawnione. No Węgry mimo wszystko to jest malutki kraj i one jeszcze niczego nie zablokowały. Jeżeli Niemcy coś chcą zrobić, to zrobią. I tak było im wygodne nagle, że tutaj gdzieś Orban próbuje gdzieś tam panie coś swoje ugrać. No to naprawdę jest niepoważne. No ale to fajnie, że sobie dzisiaj redaktorujecie, a nie wyzywacie od polityków. Nie, no na stałe, no, nie ma problemu. Panie pośle, ja myślę, że tutaj redaktor Klarenbach by przypomniał pewnie parę takich momentów, w których wszyscy byliśmy poruszeni tym stanowiskiem węgierskim. To nie jest tak, że tam nie ma akurat takich poczynań, które działały przeciwko tej solidarności. Nie, no nam się europejskiej. Też nie podobają poczynienia Węgrów, ale oni niczego nie są w stanie zablokować. Ja myślę, że wszyscy będziemy zdziwieni, jak Orban w sprawach KPO rozwiąże tą sprawę szybciej, niż rozwiąże to Polska. No miejmy nadzieję, jeżeli powiedział, panie, że wstępuje do strefy euro, to już sprawę rozwiążą. Panie doktorze, załóżmy, że rzeczywiście punkt patrzenia, punkt widzenia, przede wszystkim wyciąganie wniosków się radykalnie zmieni, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo nie mówię o Pakcie Północnoatlantyckim. Na potrzeby chwili używam określenia NATO, skrótowca. To co, po wczorajszej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej z udziałem rosyjskiego sprzętu, ja rozumiem, Niemcy już wysłali wczoraj w nocy czołgi te, które obiecali w zamian za tę pomoc, którą my udzieliliśmy Ukrainie, tak? Nie, no oczywiście ich nie wysłali. No, mówią, że nawet ich nie mają. A dlaczego tak pan mówi, że oczywiście, że ich nie wysłali? Nie, no ja niedawno prowadziłem pewne rozmowy z naukowcami z Republiki Federalnej Niemiec na jednym z seminariów i pamiętam, że się za głowę łapałem, prawda, że jeżeli właśnie Niemcy mówią, że my nie mamy tych czołgów, prawda, mówią, macie najsilniejszą gospodarkę w Europie i nie jesteście w stanie wyprodukować, to coś jest nie tak. Natomiast abstrahując od tego, bo chciałem zwrócić uwagę na inne jakby możliwe działania, trochę asymetryczne. Właśnie, żebyśmy nie wchodzili w taką rutynę. Federacja Rosyjska ma swoich sojuszników, bliższych, dalszych. I Węgry są tym mniejszym sojusznikiem. Ale mamy też tych, którzy sprzedają im broń. Komu, Ruskim? Tak. A nie, no panie doktorze, jeszcze pan powie, że... Ale mówię o tych dronach, które spadają na ukraińskich cywilów. No to mówi pan o Iranie. No tak, w sensie, bo to nie jest tak, że... Ale wie pan, to ja machnę ręką na Iran, bo ja rozumiem Iran, państwo takie powiedzmy chybotliwe czy też niepewne, ale kiedy ja słyszę, że Unia Europejska nakłada sankcje i embarga i na przykład nie wolno wysyłać uzbrojenia czy części uzbrojenia do Federacji Rosyjskiej, po czym ku mojemu zdziwieniu widzę Niemcy, Włosi, Francuzi, to wszystko wysyłało części podzespołu. Nie, panie redaktorze, oczywiście, ale chciałem zwrócić uwagę właśnie na coś, czego Rosjanie się mogą nie spodziewać. Bo jest miękkie podbrzusze Federacji Rosyjskiej, a to jest nasz sąsiad, który wczoraj prowadził kolejny skandaliczny proces względem naszego rodaka. Czy kto powiedział, że my Białorusi nie możemy jeszcze bardziej jako Unia przykręcać śruby? Czy niech Białoruś, niech już oni mówią Putinowi, że Wołodia zwariowałeś? Iran, my prowadzimy politykę. Indie, tak? Przecież pamiętajmy, że zwróćmy uwagę, że przecież tak się prowadzi politykę, wiecie? Bo to, że my teraz będziemy się rzucać na tą Unię i NATO i tam dawać żołnierzy i sprzęt. To jest norma, to jest ABC polskiej polityki zagranicznej. Ale zróbmy coś, bijmy w kategorii powyżej naszej wagi, tak?
I dlatego i Iran, i Indie, ale nade wszystko Białoruś i właśnie przez Unię, bo wiecie, bo my często kolejne transze chcemy sankcji na Rosję. Pokażmy również reżimowi Łukaszenki, że tak z nami nie wolno. A zwróćmy uwagę, że, bo też nie jest powiedziane, to też wczoraj było w mediach, że być może ten zmasowany atak wczoraj na Ukrainę, to był największy zmasowany atak dzienny od rozpoczęcia kolejnej części wojny, być może część z rakiet była wystrzelona z terytorium Białorusi. Jeżeli tak, no to już jest naprawdę dyplomatyczny skandal i trzeba robić coś w tej sprawie. Znaczy nie, żeby to będzie czysta spekulacja, tylko i wyłącznie takie rozważania teoretyczne. Nie jestem przekonany, czy aby to, co spadło u nas właśnie z Białorusi, nie było wystrzelone. To się jest taka możliwość. No bo tam były takie dywagacje, że to przez Rosji tak daleko nie mogło lecieć, bo to nie tego rodzaju uzbrojenie i tak dalej. No Białorusi już mogły dolecieć, tak? Bez problemu. No to, że Rosjanie tam są, to też wszyscy wiemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Bartosz Rydliński, Kazimierz Smoliński, dziękuję. Andrzej Grzyb, 8:30 na dziękuję zegarze. Dziękuję bardzo. A to oznacza, że czas na informację dnia. Damian Szpyra. W związku z wydarzeniami w Przewodowie trzeba zachować spokój i nie ulegać dezinformacji, powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Wczoraj po południu spadł tam pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch Polaków. Joanna Lichocka, która była gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, podkreślała, że w sytuacjach kryzysowych należy czerpać informacje wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Ważne jest, żebyśmy czerpali informacje tylko z wiarygodnych źródeł, nie dawali się prowokować jakimś fake newsom, nie dawali się wprowadzać w stan jakiegoś mocnego zaniepokojenia czy przestrachu, bo temu będą służyć różne działania dezinformacyjne, tylko bardzo spokojnie, bardzo rzeczowo podchodzić do tej sytuacji. W związku z wydarzeniami w Przewodowie Polska podwyższyła stan gotowości wybranych oddziałów sił zbrojnych. W samo południe zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Rząd rozważa także uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli zwołanie konsultacji wszystkich członków sojuszu. Przywódcy krajów G20 wyrazili najgłębsze ubolewanie z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. W deklaracji stwierdza się, że rosyjską agresję potępiło większość członków G20, ale nie wszyscy. Dokument nie ujawnia, którzy spośród liderów G20 poza Rosją nie opowiedzieli się za zdecydowaną krytyką rosyjskiej inwazji. W treści dokumentu znalazł się apel o poszanowanie prawa międzynarodowego. Groźby użycia broni nuklearnej uznano za niedopuszczalne. Z zadowoleniem przyjęto realizację inicjatywy zbożowej na Morzu Czarnym, która umożliwia transport drogą morską ukraińskich towarów. W deklaracji zwrócono też uwagę na gospodarcze skutki rosyjskiej inwazji. Instytut Pamięci Narodowej otwiera wystawę plenerową Jesteśmy Polakami – Związek Polaków w Niemczech. Można ją oglądać od 12 przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej na placu Jana III Sobieskiego w Bytomiu. Jak mówi Renata Skoczek z katowickiego IPN-u, to część ogólnopolskiego projektu, na który składa się wystawa główna oraz 7 wystaw regionalnych, w tym m.in. w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Wystawa Jesteśmy Polakami prezentuje działalność organizacji zrzeszającej Polaków mieszkających w państwie niemieckim od chwili utworzenia w 1922 roku do wybuchu II wojny światowej. Wystawa składa się z części głównej oraz części regionalnej, która prezentuje działalność Związku Polaków na terenie Górnego Śląska. Część regionalna składa się z 12 plansz, na których przedstawiono najważniejsze dane dotyczące liczebności Polaków na ziemiach niemieckich, specyfiki regionu oraz działalności gospodarczej, kulturalnej i oświatowej. Dziś zimno i deszczowo, najwięcej deszczu na południowym wschodzie. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 8 stopni na południu Polski. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. W Warszawie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata w Katarze, które rozpoczną się już w niedzielę. Jedynym sprawdzianem dla biało-czerwonych przed turniejem będzie dzisiejsze spotkanie towarzyskie z Chile, które zostanie rozegrane na stadionie, na którym zazwyczaj gra stołeczna Legia. Chilijczycy po raz drugi będą sparring partnerami polskich piłkarzy przed mundialem. 4 lata temu w Poznaniu spotkanie obu drużyn zakończyło się remisem 2-2. Zespół Chile, niedawny mistrz Ameryki Południowej, nie zakwalifikował się do turnieju finałowego.
finałowego Mistrzostw Świata, podobnie jak w 2018 roku. Z szacunkiem do najbliższego rywala podchodzi selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Przeciwnik jest wymagający i odpowiedni na ten moment. Pochodzi z rejonu, z którymi zespołami będziemy z reprezentacjami grali, także ten sposób grania myślę, że w jakimś stopniu będzie podobny. On nie będzie taki sam, bo to są inni piłkarze, ale będzie podobny. Jeśli chodzi o kontuzję, no ryzyko kontuzji jest zawsze i tutaj to jest najtrudniejszy element w pracy trenera. Może sobie coś zaplanować, a na końcu uraz wyklucza jednego czy drugiego zawodnika i tego ryzyka chcemy absolutnie uniknąć. Początek meczu Polska-Chile o 18:00, transmisja w radiowej jedynce. Pierwsze zwycięstwo Feliksa Auger-Aliassime'a podczas kończącego sezon halowego turnieju tenisowego ATP Finals na twardej nawierzchni w Turynie. W spotkaniu grupy zielonej Kanadyjczyk pokonał wicelidera światowego rankingu Hiszpana Rafaela Nadala. W drugim wczorajszym meczu tej grupy Norwek Kasper Ruud wygrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem i awansował do półfinału. Ze zmiennym szczęściem grały polskie tenisistki w pierwszej rundzie turnieju w Helsinkach. Katarzyna Kawa wygrała 6-2, 6-2 z Turczynką Ailą Aksu, natomiast Martyna Kubka przegrała 7-5, 0-6, 4-6 z Niemką Julią Middendorf. Koszykarki BC Polkowice wygrały na wyjeździe z czeskim USK Praga 83-80 w meczu czwartej kolejki grupy A Euroligi. Najwięcej punktów dla Polkowiczanek zdobyła Stefani Mawunga, 25. To trzecie zwycięstwo BC Polkowice w tych rozgrywkach. W następnej serii gier zmierzą się one z hiszpańską ekipą Valencia Basket. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Nie czekaj! Już jest! Black Weeks w MediaMarkt! Teraz zestaw do zabudowy Amika, piekarnik i płyta indukcyjna za 1498 zł. Taniej aż o 550 zł. A gruntownie sprzątający aerobot Rumba i5, który tworzy mapę i wykrywa brud za 1449 zł. Taniej o 250 zł. Najlepsze oferty roku! Let's go! MediaMarkt. Antek, skończyłeś swój projekt. Piękna elektrownia jądrowa. Jeszcze reaktor muszę dobudować, ale to już w klasie. Reaktor jest najważniejszy. To tam dochodzi do reakcji rozszczepienia jąder atomowych i... I powstaje gigantyczna energia. No i masz tani prąd. Czy to bezpieczne? To najbezpieczniejsze źródło energii. Wiem. Pytam, czy to bezpieczne, żeby Antek sam to targał do samochodu. Przypominam wam, że ja wykorzystuję atom w szpitalu. Na przykład do badania tarczycy. Dowiedz się więcej na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica. Dwie kawy za jednym dotknięciem za jedyne 1349, taniej o 350 zł. Zaawansowany robot sprzątający iRobot Roomba i6, idealny dla posiadaczy zwierząt za jedyne 1699, taniej aż o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trwa poranek Polskiego Radia 24 i 21,5 minuty do godziny 9. Debata poranka. Jakub Pacan, tygodnik Solidarność w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry, redaktorze. Jędrzej Lipski, Dziennik Zachodni via Skype. Dzień dobry, redaktorze. Witam serdecznie. I Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry.
No, poproszę o wasz ogląd sytuacji, Zbigniew Parafianowicz. No, w tej całej sytuacji jesteśmy w momencie, w którym warto się zastanowić, jaki jest bilans zysków i strat tego wszystkiego. Kto jest beneficjentem tej sytuacji, jakie płyną konkluzje. No i pesymistyczne jest to, że największym beneficjentem tego wszystkiego okazuje się Rosja, bo po pierwsze miała okazję przetestować reakcję państwa natowskiego na taki incydent. Po drugie całkowicie odwróciła uwagę od tego, co się wydarzyło pod Chersoniem. Czyli Putin zyskał chwilę oddechu po tej hańbie i wycofaniu się z miasta na południu Ukrainy. No a po trzecie jest potencjał do rozgrywania ewentualnych jakichś wątpliwości po stronie polskiej, jeśli potwierdzą się w całości informacje, że to był pocisk przeciwlotniczy ukraiński. Dodatkowo, no, poza tym, że to najprawdopodobniej był jednak pocisk ukraiński, pojawiają się pytania, no co z bezpieczeństwem wobec tego na przykład lotów cywilnych na wschodzie Polski, bo to był, przypomnijmy, najprawdopodobniej, jeśli to był pocisk przeciwlotniczy, to był to Buk 1M, czyli pocisk, którym strącono w 2014 roku cywilnego malezyjskiego Boeinga nad Donbasem. Także w tym momencie należy sobie zadać pytanie, no KLM zdaje się już odwołał loty nad wschodnią Polską. I pytanie, co dalej? No to w takim razie na to pytanie, co dalej, ja mam kolejne pytanie. Czy to nie jest ten moment, żeby też i wyjść naprzeciw oczekiwaniom Ukrainy, o co Ukraina prosiła już od miesięcy, żeby wprowadzić zakaz lotu nad terytorium Ukrainy? Jeżeli przynajmniej nie nad całością obszaru ukraińskiego, to powiedzmy, no przepraszam, egoistycznie to być może trochę zabrzmi, ale przynajmniej w jakichś tam ramach 100 kilometrów, 150 od granicy Unii Europejskiej czy granicy paktu. No to jest pomysł, to zdecydowanie. No też pisaliśmy o tym zresztą wczoraj wieczorem w dzienniku Gazecie Prawnej, że pierwsze pytania, pierwsze wnioski, które się nasuwają, no to jest właśnie ta strefa zakazu lotów, ustalenie tego obszaru i zabezpieczenie w 100% tego obszaru, czyli zabezpieczenie, nie możemy sobie pozwolić po prostu na to, żeby część obszaru Polski była jakąś taką szarą strefą bezpieczeństwa, w której może spaść pocisk ukraiński, rosyjski, no bo takich incydentów po prostu może być więcej. I zresztą od początku wojny mówiono, że do czegoś takiego może dojść, także to nie jest też, jak się głębiej nad tym zastanowić, no to nie jest to zaskoczenie. Także ten pomysł strefy zakazu lotów, czy zamknięcia nieba po prostu nad pewnym obszarem, nie zakazu lotów, tylko zamknięcia, spowodowania, że to niebo będzie w pełni kontrolowane, no to jest moment, żeby na poważnie to rozważyć. To, co jest optymistyczne w tym wszystkim, to fakt, że wczoraj nie było jakiegoś takiego nieracjonalnej reakcji państwa polskiego. Tak naprawdę dyskutowano o artykule 4, a nie 5, co oczywiście obniżało temperaturę całej tej dyskusji. Wszystko wyglądało to zupełnie przyzwoicie, jeśli chodzi o reakcję państwa polskiego na właśnie tego typu incydent. No, jeszcze jedna ważna konkluzja, która płynie z tego wszystkiego, jest taka, że w gruncie rzeczy, niezależnie od tego, że był to najpewniej pocisk ukraiński, który spadł w Polsce, no przyczyną tego całego incydentu było 100 pocisków wystrzelonych przez Rosję w kierunku Ukrainy. Także też warto jednoznacznie powiedzieć, kto jest za to wszystko odpowiedzialny i za ten incydent, kto ponosi po prostu winę za ten incydent. I jest to Kreml jednoznacznie. Jędrzej Lipski. No, nie trudno zgodzić się z przedmówcą. Oczywiście ważne jest to, jak się zachowały władze Polski bardzo odpowiedzialnie, zarówno wojewoda lubelski, jak i rząd, jak i prezydent. Trwały do późnych godzin nocnych rozmowy z sojusznikami. Komisja bada to, co się stało w Przewodowie pod Hrubieszowem. No i mamy już dodatkowe informacje ze świata mediów mówiące o tym, że jednak niebo nad Polską było monitorowane przez wojska sojusznicze, przez samolot natowski, amerykański, który zarejestrował tor lotu pocisku.
informacja o tym została przekazana zarówno władzom polskim, jak i władzom NATO. Ważne jest to, aby zareagować, aby świat zareagował jeszcze większym, zdecydowaną reakcją przeciwko agresji rosyjskiej na Ukrainę, bo to jednak bez względu na to, czy to był pocisk ukraiński czy rosyjski, dotyczy to obszaru integralnego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc świat musi zareagować, powinien zareagować. Trzeba przede wszystkim ten artykuł 4 wprowadzić w życie po raz kolejny, bo już 7 razy był on wprowadzany w życie w ciągu ostatnich 10 lat. Także teraz są jasne przesłanki do tego, żeby artykuł 4 Konwencji Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli NATO, wprowadzić w życie. No i przede wszystkim wzmocnić polskie bezpieczeństwo, tą granicę wschodnią, zabezpieczyć podwójnie albo wielokrotnie. Niebo nad Polską, no musi być bezpieczne. Jakub Pacan. No i to zawieszenie. Mhm. Jakub tak? Pacan. No i zawieszenie lotów nad Ukrainą, lotów cywilnych, jakichkolwiek lotów nad Ukrainą powinno być wprowadzone i bezwzględnie stosowane. Przede wszystkim, a mogę dopowiedzieć ze swojej strony, ważne są dla mnie te zapewnienia przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych i też Joe Biden zwołał takie małe spotkanie na Bali przywódców różnych państw, ważnych państw, bo to G20. No i faktycznie było tam jednoznacznie poparcie dla Polski. Lord Austin mówił o tych żelaznych zapewnieniach. To jest dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne. I też jak patrzyłem na reakcję tego świata euroatlantyckiego, to faktycznie tak to wyglądało, jakby no, ten alert, ten guzik bezpieczeństwa został wciśnięty jednocześnie i no i poszedł taki jasny komunikat przede wszystkim w stronę Rosji, że no, że tutaj jest jedność, prawda, bo i też minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej no też tutaj wyraziło poparcie. Oczywiście złośliwcy mogą mówić, że to poparcie dla Ukrainy również jest, natomiast w sferze deklaratywnej co z tego, natomiast tutaj uważam, że jak najbardziej to się sprawdziło i też faktycznie państwo zadziałało, ponieważ rząd, no co mógł zrobić, to zrobił, no uruchomił najważniejsze w takim przypadku procedury, zwołał najważniejsze rady i też nie było takich pochopnych prób pochopnych, szybkich wyjaśnień, tylko faktycznie czekamy konsekwentnie, żeby przedstawić twarde dowody i twarde dane. Też wiemy, że służby zostały postawione w stan gotowości jeszcze wyższej, bo jednak od jakiegoś czasu na granicy wschodniej, czy też w tych województwach na wschodzie, to wiemy, że służby już są bardziej uczulone, natomiast teraz jeszcze wyższy stan gotowości. Cieszę się, no bo faktycznie no wczoraj troszeczkę zawiśliśmy w takiej niepewności, czy to już, czy to jeszcze. Natomiast, no, że to był przypadek incydentalny i prawdopodobnie, tak jak mówili moi przedmówcy, był to pocisk zestrzelony ze strony ukraińskiej. No bo nie wiadomo, jakby dzisiejszy poranek wyglądał. Także bardzo dobrze, że, no, że nie było kontynuacji żadnej, prawda? I też fakt, że ze strony rosyjskiej akurat tego rodzaju pocisk raczej by do polskiej granicy nie doleciał. Znaczy pytanie, skąd wystrzelony? Pytanie, skąd wystrzelony, tak. Panowie, dzisiaj o godzinie 12 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Te posiedzenia powinny się odbywać częściej, jakby chciały co niektóre partie, czy one właściwie niczemu nie służą? I lepszą inicjatywą jest ta, którą powołał do życia obecny szef BBN-u, redaktor Parafianowicz. Obydwie te formuły są potrzebne i należy je oceniać bardziej pod kątem tego, jaka jest efektywność, rezultaty takich posiedzeń. Sytuacja jest bezprecedensowa, kryzysowa i angażowanie jak najszerszego kręgu osób zajmujących się obecnie czy w przeszłości bezpieczeństwem narodowym ma sens. To nie jest odpowiedzialność tylko jednej opcji politycznej, która akurat rządzi Polską. No, na nią spada oczywiście największa odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ale przecież ludzie, którzy przychodzą do BBN-u, do ministra Siewiery,
to są ludzie, którzy mimo tego, że są poza systemem władzy, najpewniej są zainteresowani bezpieczeństwem narodowym. A co najważniejsze, mają wiedzę. Mają wiedzę i niewykluczone, że kiedyś tą wiedzę będą wykorzystywać jako rządzący. Także dzielenie się takimi informacjami, korzystanie z ich wiedzy, konsultowanie z nimi pomysłów na to, jak z tej sytuacji wyjść, ma sens, no bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że na takie incydenty i na takie wydarzenia będziemy reagować w sposób taki jak wczoraj, czyli racjonalny i wyważony, bez mówienia o odpalaniu dżasmów w stronę Rosji, czy bez jakichś nierozsądnych i głupich sformułowań. A jeszcze chciałem tylko nawiązać do opinii mojego przedmówcy na temat tego, czy rosyjskie pociski mogłyby dolecieć do Polski. One mogłyby dolecieć do Polski. Na taki incydent też trzeba być gotowym. I taki incydent, jeśli ta wojna będzie trwała dalej, może mieć po prostu miejsce. Przypadkowy, nieprzypadkowy pocisk rosyjski po prostu na Polskę może spaść. Stąd też pomysły rozważane właśnie w BBN-ie, o którym publicznie powiedział generał Roman Polko. Jeden z pomysłów mówi o tym, żeby częścią obrony przeciwlotniczej Polski objąć również właśnie te tereny na Ukrainie, blisko granicy, żeby tam po prostu zestrzeliwać tego typu żelastwo, bo pociski rosyjskie mają wystarczający zasięg, żeby spadać również na terytorium nie tylko Ukrainy. Tutaj jedynym rozwiązaniem tak naprawdę trwałym i skutecznym byłoby doprowadzenie do tego, że Rosja po prostu tą wojnę jednoznacznie przegrywa, czyli klucze do zapobiegania takim incydentom jak ten na wschodzie Polski jest po prostu konsekwentne dozbrajanie Ukrainy i pozwolenie jej na zwycięstwo, na jednoznaczne zwycięstwo w wojnie z Rosją. Udanej walki na ringu nie kończy się w połowie starcia. No chyba, że nokautem. Możliwość pokonania Rosji. Chyba, że nokautem. Do tego nokautu jest blisko. Zresztą też pojawiają się takie nieoficjalne informacje właśnie o tym, że Ukraińcy próbują zamknąć w kotle część brygad rosyjskich, żeby jednoznacznie pokazać właśnie tą porażkę machiny wojennej rosyjskiej. Trzeba po prostu dać Ukraińcom jak najszybciej wygrać tą wojnę. Polska będzie wtedy bezpieczniejsza. Jakub Pacan. Znaczy, powiem tak, co do zwoływania tych rad jak najbardziej, że powinny być częściej. Natomiast też tutaj rządzący, to jest też mądrość rządzących każdego rządu, jeżeli chodzi o takie sytuacje kryzysowe, żeby wyważyć rządzenie normalne, zarządzanie państwem i zarządzanie kryzysowe, bo jeżeli wszystko się przestawi na taki tryb rządzenia kryzysowego, to w perspektywie dłuższej, w perspektywie długoterminowej to jest bardzo trudne, więc tutaj też trzeba wyważać i trzeba, wydaje mi się, jednak mimo wszystko oddzielać administrowanie, zarządzanie państwem jako rząd, świadczenie usług dla społeczeństwa od tych obszarów, gdzie jest to zagrożenie ze strony rosyjskiej. I też z drugiej strony, jeżeli przypadkowo takie rakiety by spadały, to też zastanawiające jest dla mnie to, w jaki sposób Rosjanie wykorzystują tą sytuację, bo oni też na pewno teraz nas bardzo bacznie obserwują i pewnie będą próbowali wyciągnąć z tego dla siebie wnioski, bo Rosjanie też tak działają w ten sposób, że nawet jeżeli się zadzieje jakaś sytuacja, która jest niezależna od nich, mówił o tym ten słynny zbieg rosyjski i radziecki Jurij Bezmianow, a jeżeli w jakiś sposób im to służy, tak jak ta sytuacja mogła im posłużyć mimo wszystko w przestrzeni międzynarodowej, to oni potem po prostu ciągną ten temat, czy próbują się z niego jak najbardziej wykorzystać w analogicznych przyszłych zdarzeniach, które też sami mogą inicjować, chociaż na przykład pod odwróconą flagą. Więc dla mnie jest to ciekawe, w jaki sposób Rosjanie będą próbowali taką sytuację wykorzystać, a podstawą dla nich do testowania będzie nasza reakcja i reakcja świata zachodniego. Dlatego uważam to, co powiedziałem wcześniej, że bardzo ważne jest, że jednak mimo wszystko ten świat zachodni w jednym czasie zareagował. Jędrzej Lipski. Wszystkie ciała kryzysowe, polityczne w takiej sytuacji powinny funkcjonować bez przerw. Jeżeli spadają pociski, bez względu na to, czy obrony przeciwlotniczej, czy agresora rosyjskiego,
na terytorium Polski powinno, te Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i wszystkie sztaby kryzysowe powinny zacząć funkcjonować w sposób płynny, bez przerwy. Mało tego, powinniśmy wzmocnić ochronę przeciwlotniczą, o czym już mówiłem. No, trzeba zwrócić uwagę na to, że ten zmasowany atak rosyjski, który nastąpił na terytorium Ukrainy, miał na celu nie tylko wprowadzić totalny atak, miałby być to totalny atak na terytorium Ukrainy i zburzyć infrastrukturę energetyczną Ukrainy, która jeszcze do tej pory jakoś funkcjonowała, ale ten atak miał na celu również zburzenie systemu bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej. Przecież w wyniku tych nalotów Mołdawia straciła dostawy prądu. Uszkodzony został rurociąg Przyjaźń, który dostarczał ropę naftową na Węgry. Myślę, że tutaj agresja rosyjska ma właśnie na celu zdestabilizowanie całego systemu energetycznego w Europie Wschodniej, w Europie Wschodniej, w Środkowej, a także w Unii Europejskiej, bo takie zmasowane ataki wywołują natychmiast panikę w społeczeństwach demokratycznych, w społeczeństwach Europy Zachodniej i oto głównie Putinowi lub tym, którzy dowodzą w tej chwili tą agresją, chodzi, żeby zdestabilizować Europę i żeby rozbić jedność w Europie, jedność, która się przeciwstawia agresji rosyjskiej, a wiadomo, że im większe zagrożenie, tym ta jedność może się okazać iluzoryczna, przynajmniej w stanowiskach państw Unii Europejskiej. I bardzo panom dziękuję za te trafne analizy. Jakub Pacan, Jędrzej dziękuję Lipski, bardzo. Zbigniew Parafianowicz. Dobrego dnia życzę dziękuję państwu przy radioodbiornikach. Do usłyszenia dziękuję i do zobaczenia. Reklama. Ewa, biegasz w taką pogodę?